Jeśli prowadzisz firmę, to na pewno wiesz, że w biznesie najważniejsze są kontakty i wartościowe relacje. Dlatego w tej audycji zabieram Cię na spotkania z ludźmi biznesu, dzięki którym poznasz konkretne i sprawdzone sposoby zarządzania. Dowiesz się, jak prowadzić życie pełne pasji i rozwijać swoją firmę dzięki mądrej pracy. Jak się uczyć, to tylko od najlepszych. Ja nazywam się Aleksandra Kubik. Mówią o mnie, że posiadam magiczny klucz do otwierania ludzkich serc. Brzmi tajemniczo? Każdego dnia pracuję z zespołami, by zwiększać zyski i rozwijać potencjał firm poprzez usprawnianie komunikacji. W swojej pracy pomagam także ludziom rozwijać ich własny potencjał, by razem budowali silne zespoły. Chcę, aby każdy odnalazł swoją pasję, czerpał przyjemność z wykonywania wartościowej pracy i wiódł spełnione życie. Ty też tak możesz. Zatem jeśli tylko chcesz poznać nową drogę rozwoju swojego biznesu i zainspirować się, aby czerpać więcej radości z życia, to ten podcast jest właśnie dla Ciebie. Witam Was, kochani, bardzo serdecznie. Dzisiaj moim gościem jest Tomasz Zieliński i właśnie spełnia się moje marzenie, dlatego że Tomka poznałam, Tomek, ile? Półtorej rok temu? Oj, nie. Katowice, kiedy zaczął się Katowice? Chyba we wrześniu. Jakoś tak. Tak, czyli niecały rok. I wtedy pomyślałam o tym, że musimy się spotkać i nagrać wywiad. Także cieszę się, Tomku, że jesteś i że mamy tą okazję i przestrzeń. I chciałabym, żebyś sam się przedstawił, żebyś powiedział, co robisz. Bo to pięknie pewnie nazwiesz. Pięknie dziękuję w ogóle za spotkanie, bo to dla mnie taka ujmująca sprawa, bo bardzo mi blisko do Ciebie. Czym ja się zajmuję? Ja się zajmuję... No właśnie, zajmuję się tym, żeby nie wierzyć ludziom w słowa, które padają, żeby szukać tego, co jest pod słowami, żeby być ciekawym ludzi, żeby ich szukać nie w komunikatach, które nam dają, tylko w tym, co jest dla nich ważne i w tym, czego oni dotykają, ale w momencie, kiedy dajesz im ciszę, bo kiedy nie dajesz im tej ciszy, to nieraz nie potrafią nawet sami tego nazwać. Mi jest ciężko to nazwać, o tym mówić. Daję trochę ciszy, trochę przestrzeni do tego, żeby ludzie mogli, żeby gdzieś podotykali miejsc, które są dawno niepodotykane, gdzieś podochodzili tam, gdzie pozapominali, że w ogóle to jest w tych rozmowach. Rozmawiam sobie z ludźmi, wsłuchuję się w nich. Pięknie. Gdzie tego używasz na co dzień? Oj, wszędzie pewnie. Ale to nie jest tak, że jestem idealny w tym wsłuchiwaniu się, bo zdarza mi się zakładać, zdarza mi się wchodzić w słowo, zdarza mi się wiedzieć lepiej, ale tak naprawdę żyję tym, bo ja wiem, to co ja wiem, to ja wiem i ja wiem, że mam swoje racje. Jak spotykam człowieka i mogę go coś zapytać, to nie dość, że ta moja cisza robi taką przestrzeń, że on poznaje siebie, to jeszcze ja się przy tym bardzo dużo uczę. Te lekcje i czy to jest pani sprzątaczka, która u mnie na klatce sprząta, czy to jest prezes wielkiej firmy, to każdy ma, jeżeli dajesz to zauważenie człowiekowi, to kiedyś wykorzystywałem to tak zawodowo bardzo mocno. W rodzinie, zacząłem od moich najbliższych, bo to było, bo kiedyś totalnie nie słuchałem. Później przeszło to troszeczkę na zawodowe sprawy, kiedy pomagało mi to bardzo mocno w sprzedaży, w prowadzeniu biznesu, a teraz gdzie tylko mogę właśnie. Tak mi się wydaje, nie wiem, to trzeba byłoby zapytać ludzi, którzy gdzieś są koło mnie i się ze mną stykają, czy ja rzeczywiście, czy mi się tylko wydaje, ale wydaje mi się, że wszędzie. Okej, bo tak biznesowo uczysz ludzi, jak sprzedawać więcej, prawda? Tak. Ale zaczęło się od korporacji. Tak, od 5 korporacji. I czego Ci te korporacje nauczyły? Albo czy tam... Zawsze tak było, czy tak było od początku, tak jak jest dzisiaj, czyli przestrzeń, wsłuchiwanie się, cisza? Nie, absolutnie. Tam byłem uczony takiego sznytu korporacyjnego, czyli przyjść, odhaczyć wszystkie punkty z checklisty i wyjść, przy tym zrealizować rzeczy, które są do zrealizowania. Jeżeli się tam nie pracowałem w takich korporacjach, bo były to korporacje zajmujące się sprzedażowe, czyli jeżeli nie realizowałem celu w ciągu miesiąca, to ktoś, kto nie realizował, musiał się z tą korporacją rozstać. Tam było rozliczenia bardzo takie solidne. To jeszcze były takie stare czasy, gdzie dominowała nie rozmowa, tylko
Tylko nawet chyba marchewki nie było, tylko był kij. Nie, tylko był kij. Kij, marchewa, bez marchewki. Kij jest marchewką, bez marchewki, tak. I to tam gdzieś, tam się uczyłem tego. Ja jestem chłopakiem z bardzo małej wsi. Ja zawsze jestem gdzieś, ja mówię niedouczony, ale w takim dobrym kontekście się tego nie wstydzę. Tylko po prostu tak się moje życie potoczyło, że gdzieś tam były studia, później one były przerwane, były zaoczne, które były też przerwane. Wyjechałem wcześniej i jakby pracując bardzo dużo, ten czas mi gdzieś uciekł i musiałem szukać miejsca, w których mnie wezmą takiego, jakim jestem. Mhm. Czyli nie mogłem się starać o stanowiska na początku, które, do których były wymagane certyfikaty, jakieś tam rzeczy, które są ważne, były ważne dla tych korporacji, tylko musiałem wykonywać swoją pracę. Jeżeli wykonywałem, ktoś to dostrzegał, dopiero awansowałem. Nie miałem takiego jakby zaplecza z tyłu, które sprawiałoby, że mógłbym awansować na jakieś wyższe miejsce, wyższe stanowisko. Później to się jakoś zmieniało w trakcie, bo później już to mnie firmy jakby proponowały mi rozwiązania, ale w korporacjach nie, w korporacjach nauczyłem się działać, nie myśleć. Mhm. To jak się to działo, że awansowałeś po kolei do góry? I ładnie mówiąc, piąłeś się po szczeblach kariery. To tak mocno powiedziane, ale wiesz co, jak sobie to analizuję, to gdziekolwiek bym nie poszedł, ja byłem naprawdę, nie byłem ani najmocniejszy, ani najmądrzejszy, znaczy nie umówiąc sobie, po prostu fakty, ani najbardziej doświadczony, tylko że to, co mnie odróżniało, to jest to, że ja po prostu działałem, nie miałem wyjścia. Ja nie miałem, wynajmując z moją dziewczyną pierwsze mieszkanie, obecną żoną, my wydaliśmy na wynajęcie stacji na pięterku, takiej bardzo małej, ciasnej, i my zapomnieliśmy, że trzeba coś jeść. Totalnie nie mieliśmy kasy na jedzenie. Zostało nam chyba 7 zł i my w ogóle, wiesz, tacy wyrwani z tego, kombinowaliśmy, co z tym 7 złotami zrobić, więc zaczęliśmy dogadywać się z panią, która jest na dole, żeby czy ona mogłaby nas jakoś wesprzeć. Od taty przywoziliśmy jakieś takie, wiesz, mój tato na wsi, więc jakieś takie produkty. I gdybyśmy nie mieliśmy nawet za bardzo na to, żeby dojechać do domu, więc ten pierwszy miesiąc był, pamiętam go do dziś, i powiem ci, ja nie miałem wyjścia. Może to też by było, gdybym ja miał wyjście, był zabezpieczony, może to wszystko nie poszłoby tak, jak trzeba. Ale ja nie miałem wyjścia. Wiedziałem, że muszę pójść, zrobić wynik, bo jak nie zrobię wyniku, to ja byłem opłacany głównie prowizyjnie, ta podstawa była zawsze bardzo mała na początku, to nie będziemy mieli w przyszłym miesiącu za co żyć po prostu, tak najzwyczajniej w świecie. I to mnie nauczyło takiej pracy. Później ja w nią. I oczywiście koledzy, którzy gdzieś tam w tej korporacji zderzają się z takim, że po prostu, że trochę jestem dziwny, bo pracuję jak głupek, a w sumie, tak to było nazywane, jak głupek, a w sumie wynagrodzenie ich, a moje się nie różniło, bo troszeczkę była inna baza i tak dalej, więc, ale cała sztuka polegała na tym, że wytrzymałem, a nie wytrzymałem dlatego, że mam tak silny charakter, tylko że nie miałem wyjścia, po prostu. To nie przypisuję, ja jestem z natury chyba leniwym trochę człowiekiem. Więc to ja po prostu nie miałem wyjścia, musiałem pójść, zrobić, i ta praca to była praca po 10-12 godzin, więc ja tam pracowałem po to, żeby zrobić swoje. Musiałem pracować więcej, żeby zrobić to, co moi koledzy, którzy mieli bardziej lepsze doświadczenie, troszeczkę lepszych klientów, bo taka była specyfika, że na początku dostawał się tych trochę gorszych, żeby dorównać im. Oni pracowali 6-8 godzin i się wyrabiali w swoim, a ja musiałem pracować 12. To była taka różnica. Ja zorientowałem się, że tak naprawdę to, jak dobrze jesteśmy w pracy, to polegało tylko i wyłącznie na poświęconym czasie pracy. Ja wtedy tam byłem znacznie dłużej, ale moje wyniki bardzo szybko zaczęły dorównywać im. I oni się dziwili, z czego to się bierze. Ja sam byłem zaskoczony, ale próbowałem skracać ten czas, ale te moje wyniki nie rosły. Ja musiałem po prostu pracować dłużej. Mm-hmm. Taka różnica. Jeżeli wszyscy szli do domu, a jeszcze się spotykałem z klientami. Więc taka to jest różnica. Po prostu pracowitość, ale to nie jest wrodzona pracowitość, chociaż od małego musiałem, jak chciałem dżinsy, to musiałem zarobić sobie do. To jest wieś, więc był kiedyś taki coś jak PGR, czyli to było takie, nie wiem jak ci to wytłumaczyć. To takie państwo się opiekowało, miało sobie taki zakład i tam wszyscy sobie, cała wieś pracowała. W sumie wieś była dla tego miejsca. I jak chciałem sobie zarobić na dżinsy albo na jakieś lepsze buty, to moi rodzice nie mieli za bardzo. Mogłem dostać od nich buty takie, które, wiesz, jak się jest dzieciakiem, to się dostawało takie buty, więc chciałem mieć lepsze. To musiałem iść do magazynu i pracować na magazynie tam zbożowym takim. Takie zaszłe czasy, ale które mocno wspominam. I to też nie dlatego, że chciałem, tylko dlatego, że się wstydziłem chodzić w takich butach
które mi dawali rodzice, a oni mieli więcej. Ja wtedy tego nie rozumiałem, więc moja mama mówi, jak chcesz, to iść zarabiaj. Mhm. Całe wakacje, wiesz, wracałem ze szkoły opalony po wakacjach i ludzie mówią, wow, jakie wakacje. A ja po prostu siedziałem na takie były wiaty na tych magazynach i nie było wyjścia. Ja nawet nie wiem, czy niejednokrotnie, wiesz, głowa mi bolała, czy to nie było jakieś porażenia słoneczne i tak dalej, i tak dalej. Byłem spalony totalnie, ale to nie dlatego, że się opalałem, tylko dlatego, że po prostu wykonywałem pracę. Ale byłem wtedy w nowych jeansach, w nowych spodniach, więc ja byłem nowe zadowolony. Buty. Tak, nowe buty, nowe jeansy, jakieś tam ciuchy, które pozwalały mi wytrzymać. Chociaż nie jedną zimę w tramkach przebiegałem. No właśnie, a wracając do tej korporacji, mówisz, że osiągałeś wyniki. I jaka to była sprzedaż? Co powodowało, że ty te wyniki miałeś? Jakich metod używałeś? Jakich technik? Ja byłem upierdliwy. Czyli ja nie wiedziałem jak. Wiedziałem, że nie wiem jak, więc pytałem wszystkich. I wszystkich kolegów? Wszystkich kolegów, wszystkich, którzy osiągali dobre wyniki. Tak? Oni się niechętnie dzielili, bo jakby odbierali mnie jako zagrożenie. Na początku było, jeżeli ja ich nauczyłem się, że jak człowieka zauważysz, i docenisz, i nie tak, żeby coś uzyskać, tylko autentycznie, to człowiek bardzo chętnie dzieli się tym, co ma. Ale do momentu, kiedy ja nie zacząłem osiągać wyników, i wtedy oni przestawali się jakby ze mną dzielić, odczuwając mnie jako zagrożenie, to później byłem upierdliwy dla mojego szefa, później byłem takim męczy tyłkiem troszeczkę, żeby nie używać zbyt wulgarnych słów, dla kogoś, kto jest wyżej. I to bardzo niepokoiło moich przełożonych, że ja zwracam się do góry, coraz wyżej, dlatego że oni mówili, że to jest my, że masz jakiś problem, to tutaj załatwiamy. Ja mówię, że chciałem się po prostu więcej dowiedzieć. I to było tak siane, że moi przełożeni poświęcali mi czas, żebym ja się nie kontaktował z coraz wyższymi ludźmi, bo ja pytam się, czy mógłbym zadzwonić do kogoś, kto mógłby mi to wytłumaczyć, więc oni podejrzewali to, że ja, nie wiem, będę donosił, albo będę coś wygadam, co się dzieje w oddziale. Jak byłem tu odbierany w pierwszych firmach, a ja po prostu chciałem wiedzieć, bo czego się dowiedziałem, po prostu bezmyślnie szedłem i wdrażałem. Patrzyłem, działa, patrzyłem, nie działa, nie działało, wracałem, mówiłem, ale to mi nie działa, co robię źle. Na początku ludzie mnie prowadzili, ale do momentu, kiedy moje wyniki zaczęły rosnąć, później ci, którzy naprawdę dużo zawdzięczam, przestawali się jakby dzielić, więc szedłem troszeczkę wyżej, pytałem się, byłem ciekawy, rozmawiałem z ludźmi. Byłem od małego, u nas, wiesz, na wsi było tak, że rodzice uczyli mnie, ja byłem bardzo wstydliwym dzieckiem. Moi rodzice mnie tak zamknęli, w domku, gdzie byłem taki wyniunikany przez babcię, przez mamusię. Ja byłem bardzo wstydliwym dzieckiem i ta korporacja nauczyła mnie takiej otwartości na ludzi. Ale też nie mówiłem dużo, bo się wstydziłem tego, że niepoprawnie się wysławiam. Do tej pory popełniam błędy językowe. Mimo, że wiem, słyszę je, ale poszło. I do tej pory mam coś takiego, że ja wtedy wstydziłem się mówić, ale uczyłem się zadawać pytania. Jak się zadawało pytania i wtedy nie dlatego, że ja potrafiłem robić tą ciszę, tylko dlatego, że po prostu nie miałem nic ciekawego do powiedzenia, nie potrafiłem się do tego odnieść, tylko słuchałem, notowałem i jak coś źle zanotowałem, to zorientowałem się, że jak jakieś słowo się tam podnosiło, teraz to nazywam podnoszeniem słów, ale wtedy dopytywaniem się poprzez taką parafrazę, której do tej pory chyba super nie potrafię stosować tej takiej parafrazy, bo dla mnie to jest sztuczne, ale ktoś, kto robi to z prawdy, to mu wchodzi. To zorientowałem się, że ludzie po prostu bardzo chętnie się dzielą. Dzielą się, ale niestety tylko do pewnego momentu. Zauważyłem, że później, ale to nie wynikało z tego, że są źli, tylko z tego, że odczuwali mnie później jako troszeczkę zagrożenie, bo gdzieś te wyniki mi szły i one... Ja byłem zawsze postrzegany, że ja albo donoszę, albo w korporacjach, niestety, ale tak było, albo donoszę, albo mam jakiś kontakt z szefową, bo przyszedł ktoś znikąd, nagle zaczyna otrzymywać, mieć lepsze wyniki, więc było takie, że ktoś mi dał klientów, gotowych, ale w zamian mam dobry kontakt z jakimiś przełożonymi, ale to nie tak, że ktoś, kto nazywał to dobrym kontaktem, to nie było takie, tylko ja to robiłem to samo. Ktoś przyjeżdżał z centrali, ja siadałem z nim, ktoś mnie brał na rozmowę, a ja się pytałem, jak pewne rzeczy powinno się zrobić, i ludzie się też dzielili. Siedziałem tam dłużej, a ludzie myśleli, że ja po prostu zdaję raport z tego, jak. Próbowałem się tłumaczyć, ale to i tak nie działało, bo miałem dobre wyniki. Miałem dobre wyniki, więc ludzie postrzegali mnie jako tego kogoś, kto. Ja nie chcę też siebie jakoś tam zniżać, bo to wszystko mnie bardzo dużo uczyło. Uczyło mnie tego, że gdzieś ja dosyć szybko awansowałem, ale byłem bardzo samotny w tych korporacjach. Bo tam jak awansujesz, jest coś takiego w korpo jak samotność menadżera, że wiesz, że musisz przesiewać przez siebie to, co idzie z góry, bo jakby ludzie to wiedzieli, co idzie z góry, to po prostu pouciekaliby.
I z tej strony jesteś jakby bardzo mocny nacisk, a ty musisz to przełożyć i jeszcze słuchać ludzi. I jedni i drudzy myślą, że jesteś przeciwko tym i przeciwko tym jesteś tak w środku samiutki sam. Ale miałem bardzo konkretną, w pierwszej korporacji bardzo konkretną. Kiedyś myślałem, że jest niefajna, ale dzisiaj to doceniam dopiero. Bardzo konkretną przełożoną, taką dyrektor sprzedaży, która dużo mnie nauczyła. Wtedy ja się z nią nie zgadzałem, ja byłem bardzo do ludzi, ona mi tłumaczyła takie zasady mocne, bo ja się o niej pytałem, one działały, ale ja się z nimi nie zgadzałem, na przykład to, że żeby nie pracować nad mocnymi stronami człowieka, nad słabymi stronami człowieka, bo to nie ma sensu, a ja mimo wszystko dawałem szanse i takie zasady, które gdzieś tam były w środku, ona się nimi dzieliła, ja uważałem, że one są takie zimne. Gdybyśmy mieli podsumować ten etap korporacji, to czego te korporacje wszystkie się nauczyły? Nauczyły się tego, że ludzie się chętnie dzielą, to jest pierwsze, że ludzie są okej, okay. Że nie trzeba, ja nie muszę być tego, że mimo, że byłem tak, jaki byłem i nie każdemu pasowałem i byłem postrzegany różnie, to nauczyłem się z tym żyć, więc nauczyłem się żyć z tym, że jestem inny. Mnie się nie zabierało na imprezy w pierwszych, bo mogłem coś, wiesz, to byłem tak postrzegany i nauczyłem się z tym żyć i mi nie było z tym źle. I to było coś fantastycznego, że nowe osoby, które przychodziły gdzieś, którym ja się dzieliłem, były takie osoby jak ja, z którym ja się dzieliłem, one bardzo szybko szły, a ci ludzie, którzy byli gdzieś tam w sobie, nauczyłem się tego, że ludzie są naprawdę w porządku, tylko że mają, jak to nazywam teraz, spieprzone strategie komunikacji, nie chcą się otwierać, boją się tego, jesteśmy gdzieś tak mocno przez te nasze doświadczenia poturbowani, że boimy się takiego otwarcia na ludzi, na to, co jest, boimy się, że ktoś wykorzysta nasze te dobre serducho, naszą tą prawdę i ludzie się w pewnym momencie zamykają, odcinają, bo boją się, że nie chcą dalej wpuszczać. Ja wtedy nie umiałem jeszcze tak słuchać, więc pewnie byłem taki bardziej wścibski niż... Ja mówię, ja byłem chłopakiem ze wsi, no to powiedz mi, nie było proszę, albo podziel się, albo czy możesz, tylko powiedz mi jak. To było takie i gdzieś ludzie w pewnym momencie pewnie doszli do wniosku, że ten upierdliwiec jest za mocno upierdliwy, żeby go tak trochę, bo on się jak przylepi, jak się przylepiałem, to ja nie mówię, że jest sensem, ale byłem bardzo ciekawy, bo ja nie miałem wyjścia. Musiałem zdobyć jak najszybciej. Jeździłem na szkolenia do centrali, które, nie będziemy mówili nas w korporacji, które nic nie wnosiły, które mówiły o tym, jak jest, jakie są zasady, jak to powinno wyglądać, ale nic... Jakie zasady sprzedaży, tak? Tak, zasady sprzedaży, obsługi klienta i to były zasady, które nie miały nic wspólnego z rzeczywistością, ale ja byłem ich uczony, miałem z nich egzaminy, później miałem kupę dokumentacji do wypełnienia, które nie miała się nijak do tego, jak wygląda rzeczywistość w terenie. No i dlatego mi była potrzebna ta wiedza z boku, więc ludzie, i tam się nauczyłem czegoś cudownego, że wszystko, co muszę wiedzieć, to wiedzą moi klienci. Nic więcej nie powinienem wiedzieć. Ja nauczyłem się tam ciekawości, bo nie wiedziałem, jak mam to robić, nie wiedziałem, jak mam sprzedawać, więc potrafiłem pójść do klientów i pytać się, jakby, wie pan co, bardzo mi zależy na panu. Ja to było na początku takie bardzo kwadratowe. Proszę mi powiedzieć, co musiałbym zrobić, żeby w przyszłości ktoś taki jak pan brał mnie pod uwagę. To wtedy nie było tak pięknie ułożone, to było kwadratowe. I ci ludzie tak patrzyli na mnie, się stukali w głowę, ale niektórzy dni zaczęli mi mówić, wie pan co, gdyby pan dopilnował tego i tego, to być może kiedyś mógłbym wziąć pana pod uwagę. Ja się pytałem, czy jeżeli tego dopilnuję, będę mógł wrócić. I wiesz, ja to robiłem, chciałem zrobić tak bardzo szybko, więc po 2-3 dniach wracałem. Oni myśleli, że to jest strategia, więc mnie wywalali. A ja naprawdę zadbałem, wynegocjowałem w firmie jakieś lepsze warunki, albo bo nie wiedziałem, że można inaczej wtedy, więc oni mówili trochę, musiałby pan pracować nad gwarancją, albo nad serwisem, albo nad ceną. Ja to robiłem, wracałem, oni myśleli dalej, że to jest, więc mnie wyrzucali. Więc nauczyłem się, że człowiek, jeżeli nawet jestem w stanie mu coś dać i zrobię to za szybko, to on też poczuje się naciągany, więc pytałem się, później znowu zacząłem być ciekawy, w jakim czasie, najszybciej, kiedy mógłbym się do pana odezwać. I ten ktoś mi wskazał, wie pan co, no proponowałby w przyszłym miesiącu, niech się pan dobrze przygotuje. Dla niego przyszły miesiąc to było dobre przygotowanie, ja to mogłem zrobić w 4-5 dni, ale dla niego to nie była taka wartość, więc zacząłem się znowu pytać ludzi. I się okazało, że wszyscy wszystko mówią. Ja sobie tylko to notowałem, pamiętałem i przychodziłem i wypełniałem, tak? Po prostu. To nie była sprzedaż, to była po prostu weryfikowanie, czy ja jestem w stanie zrobić to, czego klienci oczekują. W większości, w 90% nie byłem w stanie tego zrobić, bo wymagali jakieś rzeczy bardzo dziwnych, ale te 10% pozwalało mi mieć wybitne wyniki w firmie. Nie dobre, wybitne wyniki w firmie. Te 10% pozostałych klientów, których, bo mieliśmy olbrzymią bazę klientów, którzy byli zaniedbani w taki czy w inny sposób, już nie wchodząc w szczegóły. I ja pokochałem, jak wszyscy chcieli się opiekować bazą, tak ja mówię, to ja bym chciał wrócić do tych klientów, których straciliśmy. Bo oni wszystko zaczęli mówić. Oczywiście to nieraz były bardzo niemiłe rozmowy, bo tam
firma pewne rzeczy zaniedbała, albo nie dopełniła, albo coś się klientowi też wydawało, bo nie zrzucam wszystko na jedną, ani na drugą stronę, ale to wszystko ludzie zaczęli mówić po prostu. Ja tamtego czasu nauczyłem się po prostu zwracać uwagę na to, co ludzie mówią i nie wierzyć w pierwszy komunikat, tylko być ciekawym, z czego ten komunikat wynika. A te komunikaty przeważnie wynikały z ich doświadczeń, z ich obaw, których nie potrafili nazwać inaczej, więc nazywali to tak i tak, bo kiedyś im to działało, u kogoś zadziałało. No właśnie, wymieniłeś takie magiczne słowo, spieprzone strategie komunikacji. Tak. Te spieprzone to? Spieprzone strategie komunikacji, czyli jeżeli przychodzi, wyobraź sobie sytuację, jeżeli przychodzi, załóżmy, jest żona i mąż, i mąż przychodzi po ciężko przepracowanym dniu pracy, a żona mówi, dlaczego tak długo znowu byłeś w pracy, tak? A on mówi... Co tak długo? Tak, co tak długo, a on mówi, ale o co ci chodzi, robię to dla nas, tak? I ona tak naprawdę chciała powiedzieć, że tęskni, że jego brakuje, że być może za mało czasu z nią spędza, ale ubiera to w strategię komunikacji, dlaczego tak długo byłeś w pracy. I ten ktoś, a chciał powiedzieć tęsknię, załóżmy. I my zaczynamy używać, i ja to nazywam spieprzoną strategią komunikacji, bo chcemy coś powiedzieć, ale bo jakby obawiamy się, mimo nawet, że to są bardzo bliskie nam osoby, obawiamy się powiedzieć wprost. I zaczynamy to ubierać w dziwne słowa i te dziwne słowa są dziwnie odbierane, a my się później wkurzamy, że nikt nas nie rozumie i nie wiemy, jak to ułożyć takie słowa prawdziwe. Od tych słów prawdziwych uciekamy, bo się ich po prostu... Obawiamy, że wypowiadając je, wystawimy się na ośmieszenie, na wyśmianie, na oczernienie, nie wiem, różne rzeczy. A poprzez to, nieraz jak się zdarza, że to jest wyśmiane, to ten ktoś nie wyśmiewa, tylko też sprawdza, czy to rzeczywiście. To nie jest skomplikowane, może to tak brzmi, ale po prostu ludzie, nawet jeżeli mówisz z serducha, tak z serca mówisz, jak czujesz albo jak jest, to i tak człowiek sprawdzi. Na początku to wyśmieje, być może wyszydzi, być może zlekceważy, ale tylko po to, żeby sprawdzić, czy ty naprawdę słuchasz, czy naprawdę mówisz, czy ty sobie robisz żarty. I jeżeli zorientuje się, że nie robisz żartów, to zaczyna cię jakby wpuszczać do tego świata, który był przez bardzo długi czas zarezerwowany dla niego, zakurzonego, dawno nieodwiedzanego. I on tam sam, schodząc z tobą słowo po słowie, odkurza wszystkie rzeczy, przygląda się im jeszcze raz, odkurza, zdmuchuje kurz, przypomina sobie o jakichś rzeczach, które są przywalone masą słów, które kiedyś były dla niego ważne. No i to są niesamowite rozmowy. Rozmowy, które ja to nazywam tymi rozmowami z moimi klientami, kiedy klient cię adoptuje biznesowo. Wpuszcza cię tam, gdzie nikt dawno z nim nie był, gdzie tęsknił, gdzie ty masz czas, masz coś niesamowitego, dajesz mu czas i wsłuchujesz się, nic wielkiego. I nie robisz tego dlatego, że chcesz coś zyskać, tylko dlatego, że wiesz, że jedna i druga strona tym zyskuje. No ale właśnie to działa też na takim podłożu biznesowym z klientami? Bo tu mamy piękny przykład rodziny, tak? Tak. Małżeństwa. I tam chcemy się otwierać, odkurzać te słowa, tak? Które gdzieś tam w nas leżą. A z klientami? Z klientami jest dokładnie tak samo. Klienci nauczyli się pewnych strategii, które mają im pomóc w negocjacjach albo w wynegocjowaniu ich zdaniem najlepszych dla siebie warunków. I oczywiście możemy to tak nazywać. Z tym, że też nauczyli się jakoś komunikować, ale za tym wszystkim jest strach. Jeżeli dzisiaj ktoś pyta mnie o gwarancję, panie Tomku, jak wygląda gwarancja, albo jaką pan daje gwarancję, to ja zanim mu odpowiem na to pytanie, to pytam się na przykład, panie Krzyśku, dziękuję za pytanie, świetne pytanie, ale podnoszę to słowo gwarancja. Dlaczego akurat ten temat jest dla pana istotny? I ten ktoś mówi, wie pan co, no bo miałem nieprzyjemne doświadczenia, tak? Mógłby mi pan zradzić jakie? Nie chciałbym się tym dzielić, odpowiada klient. Ja mówię, jeżeli pan się ze mną nie podzieli, to nie będę mógł panu służyć najlepiej, jak potrafię. Bo oczywiście rzadko się ktoś opiera dalej. I ktoś jak widzi, że ja naprawdę chciałbym pana idealnie obsłużyć, czyli tak jak nigdy pan nie był obsługiwany, nie dlatego, że jestem tak fajny, tylko dlatego, że chciałbym wziąć pod uwagę pana doświadczenia i dać panu taką obsługę, jakiej pan zawsze oczekiwał. Nie wiem, czy będę mógł taką panu dać, ale jeżeli pan się ze mną podzieli, to postaram się być jak najbliżej niej. I ktoś powie, i ktoś może ci powiedzieć, nie chcę o tym rozmawiać, wtedy ja dziękuję i mówię, że nie jestem w stanie pomóc, bo nie chcę zgadywać, bo już było wielu, którzy pewnie zgadywali. A jeżeli ktoś ci mówi ok, w takim razie delikatnie zaczyna ci ufać, więc zaczyna się dzielić pewnymi rzeczami i widzi, że ty ich nie wykorzystujesz, tylko bierzesz i zabezpieczasz go w taki sposób, żeby on się już nigdy więcej w życiu tak nie czuł, a dzielą się naprawdę takimi rzeczami, które są bardzo, bardzo, bardzo ich biznesowe, to zaczynają ci, ja nie wiem, czy to można nazwać zaufanie, bo to się buduje, ale zaczynają dostrzegać, że może to być ktoś, kto rzeczywiście chce to wziąć pod uwagę. Nie, ja mu nie ufam dalej, ale
no, dziwny człowiek, bo za każdym razem zostawiasz mu taką przestrzeń, że on może się wycofać, może powiedzieć dosyć i to jest w jego interesie, ale ty zaczynasz analizować i widzisz zupełnie innej perspektywy jego biznes, jego sprzedaż, jego firmę. Ja nie jestem specjalistą od układania biznesów. No bardziej ty jesteś specjalistką od tego, ale jestem specjalistą od układania tego, jak wygląda sprzedaż. Gdzie możemy, dlaczego klienci odchodzą, co się takiego wydarzyło, albo z czego klient zrezygnował, wycofał się. Bo to jest coś pięknego, wiesz. Jak sobie przypomnisz, jak wyglądała twoja pierwsza sprzedaż, to tam nie było wyuczonych technik, strategii, tylko była prawda, byłaś ty prawdziwa. I ludzie do tego chcą wracać. Jeżeli poczują od ciebie prawdę, a ta prawda jest, jeżeli autentycznie chcesz zrozumieć klienta, czyli nie tak, że chcesz to wykorzystać, tylko zobaczyć, czy to gdzie on jest, możesz wziąć i pokazać mu swoje doświadczenie, tylko dobrze, tu pan jest, to ja mam dla pana już gotowe rozwiązanie. Uszyte na miarę. Tak, to uszyte na miarę. Tak, to uszyte na miarę. Ja mam, widzisz, to jest też coś, co ja zakładam, ale przeważnie te uszyte na miarę to są szablony, które są gdzieś dobierane i możemy uwzględnić dwie, trzy rzeczy, które przeważnie uwzględniamy tam dwie, trzy rzeczy, które są dla klienta ważne, a ja się dobieram do samego początku jakby, czyli do tego, co może być dla niego istotne, ważne, ale ogólnie, a on to ukrywa na początku pod tymi wszystkimi strategiami, czyli dobrze, jak wyglądają u was gwarancje, jak wyglądają, niektórzy nazywają to sygnałami zakupu, ale ja z tym to nie mylę, to jest zupełnie, są dwie różne rzeczy, tak? Bo sygnały zakupu to jest jedna rzecz, gdzie klient pyta się już o szczegóły, jak wygląda dostawa i tak dalej, i tak dalej. A ja tu jeszcze bardziej podnoszę słowa, bo tu po wypuszczeniu przez klienta tak zwanych sygnałów zakupu jest jeszcze bardzo dużo informacji, którymi on chce się dzielić. Ja za każdym razem mówię, że jak klient pyta i nie pyta o wiedzę poznawczą, tylko pyta o inne rzeczy niż o wiedzę taką stricte poznawczą, techniczną, tak? To nie pyta, tylko chce jeszcze o czymś powiedzieć. On pokazuje miejsca, w które warto jeszcze zajrzeć i jest zachwycony, że ktoś po prostu jest tak uważny, że ich dotyka. Ale ja tu, żeby też sobie nie budować, to nie chodzi o jakąś taką bardzo dużą i wyuczoną uważność. No, naturalne, pada słowa, jesteś cicho, jesteś ciekawy, podnosisz słowo, pada słowa, jesteś cicho, jesteś ciekawy, pada słowo i klient cię sprowadza do miejsca, to on prowadzi. Bo tak naprawdę ja się nauczyłem, że cała rozmowa sprzedażowa powinna polegać na tym. Dzień dobry, nazywam się Tomek Zieliński, dziękuję, że poświęciła mi Pani czas. Zanim zaczniemy rozmowę, mogę się zorientować, czy od dawna Pani jest w biznesie, albo jak długo jest Pani w biznesie. I od tego zaczynam, później nie wiem, co będzie. Później już to tylko podnoszę słowa. Nie mam pojęcia, gdzie klientka nas zaprowadzi, albo klient nas zaprowadzi, to on prowadzi. Nie wiem, na tyle, w zależności od tego, jakie ma doświadczenia, czy wzbudzam jego nawet nie zaufanie, ale czy on czuje moją ciekawość, czy nie czuje mojej ciekawości. Jeżeli nie czuje, to próbuję mu wprost powiedzieć, bo nieraz te moje podnoszenie słów się kończy na tym, że ja nie wiem, jak podnieść słowo, albo nie wiem, jak być dalej ciekawy, a on ma gdzieś zamknięty. Wtedy mówię najzwyczajniej w świecie: Panie Olu, nie rozumiem. Czy mogłabym Pani mi wytłumaczyć to inaczej? Pytam o to dlatego, tylko i wyłącznie dlatego, żeby jeszcze lepiej móc Panią obsłużyć. I to nie wynika z tego, z mojej chęci albo z techniki, tylko z tego, że nauczyłem się, że nie warto zgadywać, bo niejednokrotnie ważne rzeczy dla mnie mogą być błahe dla Pani, a ważne rzeczy dla Pani mogą mi gdzieś uciec, a nie chciałbym tego po prostu zaniedbać ani jednego, ani drugiego. I tutaj jakby szukam człowieka i ten człowiek tam zawsze jest, taki nieśmiały wychodzi, taki ten bardziej prawdziwy, nieśmiały, który nie wie, czy może już wyjść, czy jeszcze nie może wyjść, czy on nie zostanie wyśmiany, bo klienci zawsze z tyłu tam po tym bardzo ułożonej pani prezes, bardzo ułożeni ludzie, bardzo profesjonalni, pod spodem jest ktoś bardzo, bardzo zapomniany. I tu ja nie mówię, że wszyscy, nie chcę generalizować, ale w ogóle jako ludzie, to jest duża firma, czy to jest bardzo malutka firma, tam jest ktoś, kto przypomina sobie o tym, że kiedyś miał jakieś pasje i od czego to się wszystkiego zaczęło i nagle okazuje się, że on wie, jak sprzedawać, tylko to po drodze zgubił, zapomniał. Że on dokładnie wie, jak obsługiwać klientów, że on dokładnie wie, jak kiedyś sprzedawał, że te wartości gdzieś pogubiły się w tym, bo rynek krzyczał cena. A on uwierzył rynkowi i zapominając o sobie, więc zaczął się dostosowywać, a to zawsze go bolało, więc zaczął się zginać, a to zawsze było nie po jego myśli, bo on chciałby inaczej, lepiej, bardziej, ale słuchał rynku i rynek mówił cena, 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 on zapomniał o tym, że inni klienci istnieją, uwierzył tym, których ma, a którzy krzyczeli cena, bo oczywiście są klienci, którzy doceniają ciebie jako właściciela firmy i akceptują cenę, ale bardziej zaczął wierzyć tym, którzy mówili, że za drogo, że nie tak.
No właśnie, jak pada słowo za drogo? Jak pada słowo za drogo, to zawsze klient pyta się, czy to zawsze jest, dla mnie jest informacja. Ja mam, jeżeli pada, u mnie pada za drogo, to znaczy, że ja popełniłem gdzieś błąd. Mhm. Ja. Czyli? Czyli udałem się do klienta, który dzisiaj nie bierze tej ceny pod uwagę. Nie zweryfikowałem tego wcześniej. Być może podczas umawiania spotkań. Nie powiedziałem mu o wszystkich rzeczach, które są ważne. Dzisiaj, jeżeli moja usługa kosztuje, załóżmy, weźmy taką małą kwotę, załóżmy, sprzedajemy coś za 100 zł, a klient dzisiaj nie ma na to, żeby swojemu dzieciakowi kupić kurtkę, to jakby miał coś, co jest mu niezbędne i cudowne i wspaniałe, to on tej stówy dzisiaj nie wyda, bo on myśli, nie ma dzisiaj dla dzieciaka na kurtkę. I są różne sytuacje, klienci są w różnych sytuacjach i nieraz nie dysponują odpowiednimi środkami, żeby w tym momencie skorzystać z, czy to z mojej usługi, czy zakupić coś, co już by się przydało, ale to jest jeszcze nie ten moment. Mimo że nie ma tego w firmie, przydałoby się to, to mają ważniejsze wydatki, które są bardziej emocjonalnie z nimi związane. I wtedy należy to zweryfikować, bo jeżeli stawiamy klienta, jeżeli klient nie podgrywa i mówi, że to, panie Tomku, wczoraj miałem cudowną sytuację, byłem na konferencji w Kielcach i w pierwszym rzędzie nie zwróciłem uwagi, był niewidomy pan ze swoją małżonką. I on na początku zażartował, ja tam odpowiedziałem, nie wiedziałem, że nie widzi. I to było coś ujmującego, kiedy on po tym moim wystąpieniu przyszedł do mnie i ja tam mówiłem o swoich stawkach i on mówi, panie Tomku, ja mnie dzisiaj nie stać na tą stawkę, którą pan wymienił, bo my dawaliśmy to jako przykład, bo pracowaliśmy tam z grupą na takich tych, ale ja bym panu zapłacił, ja panu wierzę. Ja nie widziałem do momentu, kiedy oni nie podeszli, że on jest niewidomy. Mm-hmm. Powiem, bo ja mam takiego nosa do ludzi, gdzieś to czuję. Ja nie mówię o tym, żeby pokazywać, jak jestem wspaniały, tylko o tym, że ludzie po prostu czują. I jak ja mówiłem o sobie, czyli o takim Tomku, który pamięta, jak to jest chodzić w dziurawych butach, jak to jest dobierać wkładkę, żeby nie przemakała, bo zawsze było zimno i zawsze gdzieś ona przemakała, ale im grubsza, tym było lepiej. Jak chodziłem i szukałem tych kilkunastu groszy na ulicy, bo nie mieliśmy po prostu co jeść, to i to jest takie bardzo nieprofesjonalne, bo na sali może siedzieć wielki pan prezes, który tego nie docenia. Według tego, co mówią profesjonaliści, że to... I nagle zaczynasz o tym wszystkim mówić, nagle zaczynasz mówić, jesteś prawdziwy, jak ludzie widzą, że się obnażasz, znaczy obnażasz ich zdaniem, że mówisz o takich rzeczach dla mnie naturalnych teraz. Kiedyś bardzo się wstydziłem i swojego pochodzenia, i tego, że nie miałem pieniędzy, i tego, że było mi w życiu ciężko. Znaczy nie było mi nigdy ciężko, tak sobie to nazywałem, no bo jakoś trzeba się usprawiedliwiać. To jak czują, że ty jesteś prawdziwy, to oni mają większą odwagę, żeby być prawdziwym przy sobie. I ten pan, który do mnie podszedł i powiedział pewne rzeczy go ujęły. Ja wiem, że to nie ja, bo ja bardzo mocno wierzę w tego mojego Boga i jak cokolwiek ujmuję ludzi, to pewnie on działa, a ja tam tylko mu nie przeszkadzam. Więc za każdym razem, jak ktoś taki podchodzi i mówi, że wie pan co, dzisiaj stawki, o które pan wymienił, to dzisiaj to jest nie mój zakres, ale ja panu wierzę, to przeważnie i wtedy szanujesz takiego klienta. Jeżeli dzisiaj ja bym do tego pana pojechał i mu nagle powiedział, wszystko by mu pasowało, byłby wysłuchany i nagle by usłyszał kwotę, na którą dzisiaj on nie przygrywa, po prostu dzisiaj mówi dla niego naprawdę, panie Tomku, za drogo, to moim zdaniem stawiamy klienta w bardzo niekomfortowej sytuacji. On się czuje źle, a ja nie chcę, żeby się ludzie przy mnie czuli źle. On się czuje, że nie jest na to gotowy, więc ja zaznaczam wcześniej tą informację. Jeżeli dzisiaj klient mówi mi za drogo i jest to strategia jego na zbicie ceny, to ja mówię jedno słowo. Jeżeli klient mówi mi za drogo, ja mówię na początku, bo ja przed rozmową, podczas umawiania się zaznaczałem, jakie to są widełki, w jakich będziemy rozmawiali, ile będzie, myśleliśmy o projekcie, jak ten projekt będzie wyglądał, w jakich to jest widełkach, dlatego nauczyłem się zaznaczać to przy rozmowach, już telefonicznych, jeżeli mi zależy na pozyskaniu klienta, żeby go nie stawiać w niezręcznej sytuacji. Jeżeli mówię o wszystkim na początku, podczas umawiania rozmów albo podczas przygotowywania się do procesu, to klient nie jest później niczym zaskakiwany. Nie pojawia się za drogo tylko dlatego, że klient z góry wie, jaki to jest przedział, jakie to są widełki. Jeżeli mówi mi za drogo, mimo wszystko, mimo tak, Tomku, ale pan mówił, ale zawsze coś można utargować, to ja mówię zawsze, że przykro mi, ale nie. Po prostu nie, jakoś te rabaty, nie daję rabatów, bo moim zdaniem, jeżeli ktoś gdzieś... ja szanuję pracę innych ludzi. I nigdy nie proszę, rzadko proszę o rabaty, chyba że to jest jakaś taka strategia, to negocjujemy pewne rzeczy, bardzo rzadko.
i nigdy małych przedsiębiorców, bo wiem, ile tam jest serducha. Inaczej się postępuje przy dużych zamówieniach z korporacjami, gdzie oni stosują strategię, więc można pewne rzeczy ponegocjować, ale nigdy małych i średnich przedsiębiorców, którzy a propos, nigdy nie dali mi tyle zarobić, co największe korporacje. Bo tak, to oni dzielą się wszystkim. Tam jest bardziej serducho niż ID. Tutaj w korporacji się liczy ID, ale też są cudowni ludzie. Tylko że po prostu filozofia działania pewnych firm. A tam są bardziej ludzie i ci ludzie pokazują ci, dzisiaj ludzie mówią nam za drogo z dwóch powodów. Po pierwsze, albo stosują strategię i chcą zbić cenę, a po drugie są zaskakiwani i to nie jest dla nich fajne. Czyli zaskakiwani, czyli jakby to nie jest nasz klient, tak? Że do złej osoby trafiliśmy. Jeśli mamy sprofilowanego klienta, albo go zaskakujemy, nie zdawał sobie sprawy, że tego typu usługa może tyle kosztować, bo zupełnie inaczej jest, jeżeli jest produkt, który jest na rynku i klient wie, w jakich cenach się obracać i może powiedzieć za drogo, bo widzimy konkurencji taniej, tak? To wtedy możemy też rozmawiać na ten temat, tak? Bo klient, produkt to jest jedna rzecz, a jeżeli mówimy, że cena jest troszeczkę większa, to możemy mówić już wtedy o indywidualnym podejściu albo rzeczach, które ja mogę uwzględnić, a tamci nie. Chyba że tamci uwzględniają i ja nic nie wnoszę, to wtedy oczywiście, jeżeli klient uważa, że korzysta z tamtej ceny, to jest w porządku. Ale jeżeli mówimy o usługach, to przy usługach zawsze jest jedna rzecz, że klient mówi za drogo, bo wcześniej nie wiedział. I ja się nauczyłem jednej rzeczy, że przy profilowaniu klienta, żeby zwracać uwagę na to, ja nie mówię, że jedni klienci są źli, drudzy dobrzy. Tylko żeby nie zaskakiwać klientów, którzy w tym momencie mają inne, ich zdaniem ważniejsze wydatki moją ceną. A ta cena jest nie jest jakaś strasznie wysoka, ale też nie jest z najniższych, bo średnia na rynku jest jakaś i ludzie mają jakąś taką opcję, że okej, przyjeżdża trener, więc za x złotych zrobi mi to szkolenie. I może ja przyjeżdżam, on mi poświęca swój czas, ja poświęcam mu swój czas, coś czego nie możemy sobie później odjąć. Szkoda go poświęcać na to, żeby na końcu powiedzieć cenę, z którą on nie jest w stanie się zmierzyć, po prostu. Mhm. I to też nie chciałbym, żeby zabrzmiało zbyt butnie, tylko żeby to dało nam do myślenia, że jeżeli dzisiaj ja obsługuję jakiś profil klienta, który nie ma problemu z wydaniem tej kwoty, to super, jeżeli ja decyduję się na troszeczkę mniejszy profil klienta, to jadę tam i tam też i tam mogę sobie przemilczeć cenę, bo mam średnią rynkową i nikt nie będzie zaskoczony niemiło i mi się wydaje, że na tym polega, na takiej uczciwości, żeby nikt nikogo nie robił po prostu pod włos, pod kątem, że przyjadę, będzie pan zadowolony, a o cenie porozmawiamy, bo dzisiaj nie mogę nic powiedzieć. Przynajmniej powiedz widełki, żeby ten ktoś nie był zaskoczony. Jeżeli zdajesz sobie sprawę, że klient, że projekt, który mam na myśli, oczywiście to wszystko jest kwestia rozmowy, ale zaczyna się od kwoty i ona będzie szła w górę, od kwoty X i ona może pójść w górę w zależności od potrzeb, które pan ma i ktoś powie, o nie, to jest... I ludzie się, my sprzedawcy boimy się tego powiedzieć na początku, bo wydaje się nam, że jak to powiemy na początku, to mamy spalone i niejednokrotnie jesteśmy w stanie przekonać klienta na miejscu jakimiś argumentami, których nie jesteśmy w stanie powiedzieć przez telefon, bo umawiając wizytę nie sprzedajemy jakby, tylko badamy klienta. Ja mówię tylko, jakie mam doświadczenie i co ja stosuję. Nie neguję niczego, każdy ma swoją rzecz, ale ja uczę siebie i swoich klientów, że jeżeli mam cenę i mam źle sprofilowanego klienta, to zawsze lepiej, gdybym mu powiedział wcześniej, że cena jest taka i taka, bo nie wiem, czy ja dobrze go sprofilowałem. Jeżeli nie zadbałem bardzo mocno o to, żeby go dobrze sprofilować, to wtedy warto się dzielić tym informacjami, jeżeli mam go dobrze sprofilowanego i wiem, że on wie, jakie są ceny na rynku i orientuje się, ile kosztuje taka i taka praca, to tak czy siak ja zawsze mówię. Wtedy już nie musisz tego mówić, albo nie jest konieczne tak, żeby tego mówić, bo klient sobie zdaje sprawę, ale ja i tak zawsze wolę zauważyć, ktoś mówi w porządku, biorę taką kwotę pod uwagę, albo ktoś mówi, nie, absolutnie takiej kwoty nie biorę pod uwagę, ale chętnie bym się spotkał, żebyśmy mogli się wymienić doświadczeniami. Mówię, okej, ale chętnie poświęcę panu czas i wezmę pana czas, ale jest pytanie, czy kiedykolwiek będzie brał pan taką kwotę pod uwagę, czy to jest kwestia tylko wymiany doświadczeń, bo trzeba też uważać na ludzi i to mówię naprawdę tylko stricte biznesowo, którzy zapraszają nas na spotkania tylko po to, żeby się od nas czegoś nauczyć. I ja się tu trzeba być bardzo asertywnym, ale często są wykorzystywani handlowcy do tego, żeby przyjeżdżają handlowcy i zaczynają się dzielić wiedzą, którą mają i są tacy zadowoleni, że pojechali, podzielili się wiedzą, klient ich słuchał, się cudownie rozmawiało, a klient to tylko wykorzystuje do tego, żeby później mieć przewagę przy negocjacjach z konkurencją. I to jest takie trochę, no, ja wiem, że pewne rzeczy się robi na rynku, ale moim zdaniem to jest nie fair, bo gdybyśmy dzisiaj wezwali tego klienta, nie wiem, na drugi koniec Polski, powiedzieli, może jesteśmy naprawdę autentycznie zainteresowani jego usługą. Dzisiaj, gdybyśmy z Krakowa kogoś wezwali do, nie wiem, do Szczecina,
powiedzieli, proszę przyjechać, ktoś powie taka i taka, tak świetnie i wzywam go tylko po to, żeby się dowiedzieć, jakie są tendencje na rynku, o co powinienem zadbać. Wzbudzam w nim fałszywe takie poczucie dobrej wizyty, żeby on się podzielił jak największą ilością informacji, a na koniec mówię mu, że to proszę mi dać kilka dni i w ogóle go nie biorę pod uwagę, tylko biorę innych graczy pod uwagę, ale te wiadomości mi służą do tego, żeby negocjować. I tutaj bardzo często handlowcy mylą takie wizyty i przy takim braku asertywności, ale nie pod kątem jestem chamem i nikomu nic nie powiem, tylko trzeba badać, czy klient jest autentycznie zainteresowany, zweryfikować to, nauczyć się weryfikować swoimi pytaniami tą wiedzę, czy ona idzie w kierunku, ktoś chce jakby troszeczkę więcej wziąć, czy ktoś autentycznie jest zainteresowany tą usługą. I tak to po prostu tyle. Znaczy tyle, trochę dużo tego, bo się rozgadałem. Cudowną robisz przestrzeń, bo nie każdy robi przestrzeń, gdzie dzielisz się tymi rzeczami, tylko wszyscy wiedzą lepiej, a ta przestrzeń powoduje, zobacz, jakimi informacjami ja się dzielę. I tylko dlatego, że potrafię zrobić przestrzeń. I ludzie się tak dzielą. Nie trzeba ich ciągnąć za język, po prostu mówią. Właśnie tu wiesz, prawie tu w ogóle nie ma. No, dlatego tylko siedzę i kiwam głową. Ale wiesz, ja zawsze słucham, więc jak mi robisz przestrzeń, żeby sobie pogadać, to... Tomku, bo wracając do początku, byłeś w korporacji, jak to się stało, że stwierdziłeś, ok, to już koniec, idę, otwieram własną działalność i Akademię Komunikacji? Wiesz co, to podejmując taką decyzję, ja z nią chodziłem chyba z półtorej roku. Mhm. Moja korporacja, w której byłem, w której miałem dosyć wysokie stanowisko, bo zarządzałem znaczną częścią kraju, już miałem pod sobą bardzo duży zespół sprzedażowy i miałem pod sobą już menadżerów, to sprawiła, że nasze drogi zaczęły się rozjeżdżać. Ja zwróciłem uwagę, że my i tak jakby pewne rzeczy korporacyjne robiliśmy korporacyjne, a pewne rzeczy wdrażaliśmy sobie już, wdrażając to słuchanie, zauważenie klienta i mieliśmy... Czyli ty uczyłeś swój zespół tego, tak? Tak, tak. Okay. I to było na początku. I widziałem, że to przynosi rezultaty. I miałem zaszczyt być tak wysoko, że spotkałem się z zarządem i przedstawiałem... Tam się liczyły fakty, nie opinie, nie, że mi się wydaje, tylko Tomek, pokaż fakty. Jak pokażesz nam fakty, to jesteśmy w stanie wziąć to pod uwagę. I pokazywałem fakty na tle Polski, a i tak tego nikt nie brał pod uwagę. Bo zarząd był w innym, znaczy główna siedziba była w innym kraju i tamci w ogóle nie chcieli tego słuchać. Jakby rób sobie to na swoim podwórku, ale nie wdrożymy tego dalej. To jeszcze było ok. Ja mówię, ok, w takim razie miałem coraz lepsze rezultaty, ale później korporacja zrobiła kolejne ruchy, które bardzo mi nie pasowały pod kątem mojej filozofii, czyli nie chciałbym tam wchodzić w szczegóły, ale robiła pewne ruchy, które coraz bardziej zaczęły kłócić się z tym, jak ja chciałbym, żeby to było. I z takiego stanowiska się bardzo trudno rezygnuje, bo masz wszystko, bo korporacja dba o to, żebyś miała mieszkanie, auto, bardzo dobre wynagrodzenie i żebyś tylko nie myślał za bardzo, tylko realizował cele. Znaczy, przepraszam, może źle powiedziałem, nie myślał za bardzo. Żebyś jakby, to jest korporacja, uwzględnij to przy tych wszystkich rzeczach, my cię zaopatrujemy we wszystko, co jest ci potrzebne, a ty realizuj. I ja jak pierwszy raz powiedziałem o tym swoim bliskim, żona była, moja najbliższa mi osoba powiedziała, że jak czujesz, zrób jak czujesz. I to było dla mnie bardzo, bardzo pomocne. Ale ludzie wokół pukali się w głowę, mówili, Tomek, takie roboty nie znajdziesz nigdzie. Żartujesz. No, w ogóle daj spokój, jesteś ojcem, nie możesz sobie takie coś pozwolić. I mnie to bardzo mocno trzymało, czy ja nie robię głupoty, czy ja się nie zderzę tam ze ścianą na rynku. Już otwartym, jak będę sam swoim nazwiskiem, którego wtedy nikt nie kojarzył. Wiesz, w korporacji, w pokoiku, w korporacji ja byłem kimś. W Warszawie, w pewnym budynku byłem kimś, ale rynek, byłem cały czas zamknięty w świecie korporacji i tam byłem kimś. Ale poza tym światem korporacji byłem Tomkiem Zielińskim, który zaczyna tak jak wszyscy. I to wyjście, i powiem ci, był moment, w którym jedna decyzja ówczesnego mojego prezesa sprawiła, że powiedziałem dosyć. I to było takie z dnia na dzień. To było bardzo blisko z dnia na dzień, kiedy ja powiedziałem mojej kochanej dziewczynie, że to już jest ten moment. Ona powiedziała ok. Znalazła się osoba, która we mnie też uwierzyła, jeszcze inna. I to mi bardzo pomogło. Mój mentor, który później był właśnie moim mentorem, taki przedsiębiorca, któremu bardzo dużo zawdzięczam. Jedno jego zdanie, że Tomek, tam gdzie jest na początku łatwo, na końcu zawsze jest niefajnie, a tam gdzie na początku jest trochę trudniej, zawsze na końcu jest pięknie. Te zdania mi gdzieś poniosły i położyłem te papiery.
myśląc, że się w porządku rozstaję z firmą, że zadbałem o to, żeby ten okres wychodząc z propozycjami, że jestem w stanie zrezygnować z okresu tego przejściowego, który miałem bardzo duży wynegocjowany i nawet nie chcę łamać umowy lojalnościowej, czyli nie chcę iść w ich branżę, nikt mnie nie podkupuje. Niestety nikt mi nie uwierzył. Więc oni nie chciałem, jakby to tak śmieszna sytuacja, ale nie chciałem takiego zaopatrzenia, jakie oni proponowali. Mówię, ale prosiłbym, żeby jestem w porządku, robię to, daję wam czas na to, żeby znaleźć kogoś na moje miejsce, będę dalej pełnić swoje obowiązki. Korporacja ma takie warunki, że w tym dniu w takim razie odcinamy cię od zespołu, tu masz okres wypowiedzenia i sobie bądź. Ja mówię, okej. Bo gdzieś ich doświadczenia sprawiały, że może obawiali się, że pociągnę zespół, albo że będę działał na przeciwko nim. Ja się z tym w pełni zgadzam, ale chciałem wtedy zachować się w porządku. To zostało przyjęte, no i się rozstaliśmy. To było po mojej decyzji, to było w ciągu tygodnia, byłem ze wszystkiego rozliczony. W okresie wypowiedzenia, gdzie korporacja zadbała o tym, żebym jeszcze na wolnym cieszył się jeszcze takim wsparciem z ich strony finansowym. Zacząłem szukać klientów. Otworzyłem swoją pierwszą firmę, taką swoją pierwszą i popełniłem ten błąd, który wszyscy, nie wiem, ja popełniłem błąd, gdzie chciałem, żeby tam było tak, jak zawsze ja chciałem, żeby mi było jako pracownikowi, więc zadbałem o wszystko, zadbałem o wszystko, co powinno być dla ludzi, przeinwestowałem totalnie. Czyli byłeś ty i zespół, tak? Ja byłem i zespół, tak. Jakby mój zespół dostał bardzo dużo. Dostali wszystko. Jakby pod kątem takie mamy zaufanie do zaufania. Ludzi dobrałem, którzy de facto później przeszli do mnie z tej korporacji. Część zespołu przeszła z korporacji do mnie. Zadbałem o to, o co zawsze walczyliśmy, żeby Warszawa nam dała, czyli ta nasza kochana Warszawa, żeby nam dała. I było to wszystko, i tylko wtedy nie szło to już z korporacyjnych pieniędzy, tylko z moich oszczędności. Niestety okazało się, że tylko mi się wydawało, że oni tego potrzebują. Było fajnie, w momencie, kiedy było fajnie, jak zaczęły się kończyć środki finansowe, to przestało być fajnie, bo oni, mentalność ta, która była, było wszystko, nie trzeba się starać. Ja nie zdawałem sobie sprawy z tego, że ktoś kiedyś powiedział piękne zdanie, żeby przy rekrutacji handlowców zwrócić uwagę, jak ktoś kupuje sam, jak kupuje. Jeżeli kupuje i negocjuje ceny i szuka najtańszych rozwiązań, a mamy produkt premium, nie będzie tam dobrym sprzedawcą. Bo on będzie patrzył poprzez swoją mentalność, poprzez swoją kieszeń, ale nie mówię taką kieszeń, go nie stać, więc on nie będzie, bo nieraz ludzie są żyją bardzo skromnie, ale są otwarci, ale jeżeli to jest bardzo, bardzo taka cenna uwaga, z której ja sobie ostatnio zdaję sprawę przy doborze zespołów, ja tamten zespół dobrałem taki, który nie miał i nagle ma wszystko, nie musi się o nic starać, nie musi awansować, jest zaopatrzony super, ma bazę, wszystko podane na tacy, tylko że jak nie musieli się o nic starać, jakoś tak dziwnie wyszło, że przestali się starać, przestali robić to, co zawsze robili. Nie potrafię tego do dziś wytłumaczyć. Nie wiem, dziwię się. Musiałbym z tobą na ten temat porozmawiać. Właśnie, nie będzie okazji nigdy. Tak. Trzeba z tego tematu wrócić. Tak. I wtedy powiem ci, byli dopóki były pieniądze, skończyły się pieniądze. I to nie dlatego, że ja zrobiłem kolejną najgłupszą rzecz na świecie, czyli słuchajcie, nie możemy już, musimy zmniejszyć trochę limity paliwowe, bo wiesz, zespół to na tyle wykorzystał, że mieli wolne limity, więc nie dość, że robili swoje, to jeszcze korzystali z tego tak prywatnie, ale żeby, wiesz, jest kwestia tego, żeby to było delikatnie przegięcia, ale to szło po prostu po całości. Więc jak to zabraliśmy, to zespół poczuł się, że już mieli, ale czegoś nie mają. I to takie było krok po kroku, gdzie weszła demotywacja, bo była, a nie ma. I ja cały czas w głowie z tym, że my będziemy kiedyś rozpoznawali na rynku, to patrzyli się na mnie i mówili, no dobra, to my kiedyś tak, i pukali się w głowy. A to sprzedawaliście? Sprzedawaliśmy usługi, wtedy sprzedawaliśmy, głównie skupiliśmy się na marketingu, tak? Czyli na czymś, co nie było sprzeczne z moją, na takim marketingu, stricte usługach marketingu internetowego. Skupiliśmy się bardzo mocno na tym, na doradztwie, na optymalizacji kosztów związanych z prowadzeniem biznesu pod kątem komunikacji, bo na tym też się jakby dobrze się na tym wtedy znaliśmy. I wykorzystywanie wiedzy, ale w innym kierunku niż do tej pory. I powiem ci, że kolejny błąd, który wtedy zrobiłem, to myślałem, znowu rynek mówił, zespół powiedział, mamy za drogo. Więc ja przeciw sobie mówię, to zmniejszamy ceny. Sprzedaż absolutnie nie wzrosła. Absolutnie, ale i zmniejszyliśmy te ceny, z którymi się wszyscy źle czuli.
Sprzedaż klientów było dokładnie tyle samo, sprzedaż była niższa, bo ceny były niższe. I taki błąd za błędem, kiedy ja cały zespół odszedł co do jednej osoby, bo nie było tego, bo takie sytuacje, kiedy ktoś ci mówi, kiedy ty bierzesz ze swojego, a ktoś ci po 3 miesiącach mówi: Tomek, wiesz co, nie gniewaj się, ale ja już tak w sumie od 3 miesięcy nie pracowałem, bo ja tak nie umiem pracować. Kiedyś to było, wiesz, musiałem, więc robiłem, a tu mi brakuje bata. Jak ja to usłyszałem, to jakby to nie była kobieta, to myślę, że chyba tak potrząsnąłbym mocno tą osobą. Ja mówię: co ty gadasz do mnie, tak? Bo ja wiedziałem, że dajesz to ze swojego, a mentalność całego zespołu taka, że znowu gdzieś jest centrala, która daje, nikt na tym nie traci. To była dla mnie taka bardzo mocna lekcja, gdzie się nauczyłem tego, gdzie znowu wróciłem do Tomka, który jest sam, który musi zakasać rękawy i zacząć robić. Pomału, krok po kroku zacząłem, mimo tego, że wcześniej też jakby dawałem z siebie dużo, przekazując całą wiedzę zespołowi, którą miałem, i to popełniłem chyba wszystkie błędy, które można podjąć, bo zrezygnowałem z zasad, które były bardzo ważne, a ja myślałem, że tamte zasady, że jak dasz ludziom, tamtym ludziom, ja nie mówię, bo może to był taki zespół, dasz ludziom wolną rękę, to oni to docenią, czyli a propos turkusowych organizacji, tak? I czyli ja tego zaufania nie dawkowałem im, tylko dałem im od razu wszystko. I oni po prostu to wykorzystali, więc to nie jest niczyja wina, tylko moja. Oni wzięli to zaufanie i po prostu nie wiedzieli, co z nim zrobić. I poszli po całości. Ja powinienem je dawkować. Teraz już wiem, że powinienem je dawkować, kroczek po kroczku, dawać im coraz większą odpowiedzialność, a ja wtedy im dałem, a oni po prostu biedni nie wiedzieli, co z nim zrobić. No właśnie, bo to musi właśnie iść, to się zazębiać, nie? Czy to zaufanie z tą odpowiedzialnością i no właśnie kocham to, czy miłość to kocham i wymagam, prawda? Czyli tak. Tego wymagam nie może zabraknąć. No. Ja tak w obronie organizacji turkusowych, bo one są bardzo mi bliskie. Tak. I tam właśnie ci ludzie są bardzo świadomi i bardzo zaangażowani, nie? Czują się częścią wspólnoty i chcą działać, chcą się angażować, bo czują się tak, jakby byli na swoim. No właśnie. I też każdy jest liderem w pewnym dziale, więc ma pewien obszar odpowiedzialności, który jest jego. Mhm. I jak coś się spieprzy, to on bierze to na swoje barki. No właśnie, właśnie. A ja wtedy tego nie wiedziałem, nie umiałem i dzisiaj właśnie, a propos, ja mówię, bardzo dobry, jeżeli ktoś to robi z głową mądrze, to ludzie właśnie zaczynają czuć się jako właściciele, a ja wtedy mówię, a ja wtedy chyba zachowałem się: zobaczcie, jestem właścicielem, możecie sobie robić wszystko, wierzę wam. To idźcie. I oni po prostu poszli tak, jak umieli. Czyli... A dzisiaj? A dzisiaj dalej działam w bardzo okrojonym składzie. Bardzo, bardzo okrojonym składzie. Doświadczenie, które mam, wykorzystuję tak, że jeżeli buduję z kimś relacje, to zależy mi na tym, żeby było zaangażowanie z jego strony. Więc jeżeli z kimś współpracuję, to wymagam od niego tego, żeby on wziął na siebie odpowiedzialność, którą ma, czyli nie zatrudniam ludzi, ale jestem coraz bliżej tego, żeby zacząć budować zespół, bo to się rozrasta. Doszedłem do momentu, kiedy mogłem sam i już więcej nie przerobię tego, więc potrzebne jest zbudowanie zespołu. Do tego momentu współpracowałem z osobami, które były na własnej działalności gospodarczej, ale nie, że pracowały dla mnie, ale współpracowaliśmy. To było jakieś połączenie, rozwiązania różnego rodzaju, uzupełnianie się wzajemne, współpraca na rynku. A dzisiaj wiem, że ten zespół, jestem postrzegany jako ktoś bardzo nieprofesjonalny, niepoukładany, bez swojej strony internetowej. A propos, i nie, bardzo, kiedyś była ta kiedyś, strona internetowa. Kiedyś była i wygasła, właśnie wygasła i teraz jest to potrzebne, tylko właśnie... Ale jak to tam działa bez strony internetowej? To tak się nie da w XXI wieku. No właśnie, o to chodzi, że jakoś umie I się... I masz sprzedaż? I mam, tak, jakoś i sprzedaż Kurde. Idzie i powiem ci, że... Jestem przed, znowu wracając w tym roku, bo troszeczkę sobie zrobiłem przerwę od konferencji, wracając w tym roku do takiego cyklu konferencji, gdzie był okres, gdzie nie brałem udziału, znowu zobaczyłem ludzi, którzy mimo że pracują w korporacjach, jest im to coraz bliżej, ludzi, z którymi warto się tym dzielić, ale tam są te wszystkie wymogi korporacyjne, których ja postanowiłem, że nie będę spełniał, czyli proszę złożyć ofertę, na pewno przyjdzie, tylko panie Tomku, proszę złożyć, a ja dzisiaj, nawet gdybym bardzo mocno chciał, to nie zrobię tego, bo to wymaga ode mnie jakiegoś tam czasu, nie chcę robić tego szablonowo, więc chodzi o spotkania, więc dostrzegam takie miejsce, w którym muszę pomyśleć jeszcze dobrze o tym, czy ja chcę iść dalej. Czy to, co jest... Zresztą, no właśnie, chodzi o to, że wracając do tego mojego kochanego Boga, to jest kwestia tego, że ja nauczyłem się nie zostawać w tych pokojach, w których
jeżeli ja zbieram jakieś doświadczenie, biorę to doświadczenie z tego pokoju, idę z nim dalej i otwieram się na to, co on tam dla mnie ma przygotowanego. Jakkolwiek by to nie zabrzmiało, ja naprawdę nie wiem, co będzie dalej. Ja naprawdę nauczyłem się poddawać, uczę się poddawać, bo nie wiem, czy nauczyłem się mu na tyle poddawać, czy nauczyłem się już tak bardzo nie bać, bo się bałem bardzo mocno. Teraz wiem, z czego to wynikało, obawiać się, słuchać się, że coś stracę i zobacz, nie mam strony, jest coraz więcej klientów, nie ma tego, ci klienci nie przychodzą. Nie masz strategii na rozwój biznesu? Nie mam strategii. Do przodu? Dzisiaj na 3 lata? Dzisiaj ktoś mi zadał pytanie właśnie, Tomek, z kogo korzystasz przy rozwoju swojego biznesu? Ja mówię, że właśnie nie korzystam. O, to ciekawe podejście, a możesz się podzielić właśnie a propos rozmowy przed dzisiejszym, bo miałem dzisiaj zaszczyt być na konferencji w Krakowie i właśnie zadano mi takie pytanie, się zwróciłem, cholera, z nikogo nie korzystam, a chyba powinienem, żeby się rozwijać. On mówi, tak, bo to by ci bardzo pomogło, zerknięcie z drugiej strony, tylko pytanie w czym? Czy w tym, co mówi świat, który mówi, że powinien zrobić to i to w erze, w epoce, nie wiem jak to nazwać, kręcenia wideo, powinieneś to robić, ja tego nie robię, nie ma nawet jednego filmiku na YouTubie. Jest jakiś chyba z 2014, gdzie ktoś mi robi jakiś tam urywek albo jakieś tam moje jakaś tam pogadanka, jakieś takie zerwane wszystko, ale ja nie mam czegoś takiego w sieci. Wiem, że to powinno być i wiem, że ktoś mówi skaluj to, bo o tym powinni się dowiedzieć ludzie, a ja mówię pozwól mi, rozumiem i szanuję bardzo to jak to powinno wyglądać. Ale wiesz, ale w tych wszystkich swoich moich decyzjach, jakkolwiek by to nie zabrzmiało, uczę się słuchać Boga, tego, co On ma mi do przekazania, tego chociaż, wiesz, upieram się przy tych swoich rzeczach, hamuję Go, mówię, że to nie tak, kłócę się z Nim, negocjuję bez sensu. On mi daje wolną rękę, bo kiedyś słyszałem, że jest niesamowitym dżentelmenem, nie wpycha się tam, gdzie Go nie chcą. Więc On mówi, okej, okay, w takim razie, jak skończysz to, jak już tymi swoimi siłami, to ja tutaj jestem. Ile czasu potrzebujesz, będę czekał, każdego dnia będę przychodził, się pytał, czy jeszcze się nie zmęczyłeś. Przez pewien okres, ja wiem, że człowiek da radę sam, bo wiem, ile może zrobić sam, ale wiem, w jakim ja miejscu byłem i psychicznym, i emocjonalnym, mimo że wszystko się zgadzało. I w pewnym momencie powiedziałem, że już nie mam siły i że to w takim razie, jeżeli on jeszcze jest i na mnie czeka, to ja bym chętnie skorzystał. No i wziął mnie za rękę i prowadzi. I do tego momentu jest, dzieją się... niesamowite rzeczy, naprawdę niesamowite, fajne, a ja mu służę. Mam nadzieję, że coraz mniej przeszkadza, chociaż wiem, że chyba nie ma ze mną łatwo, ale jest cierpliwy. To zbierając to wszystko w całość, nie masz strony internetowej, jesteś niemedialny, nie kręcisz wideo, tak. Nieprofesjonalny, nie umiesz tam dobrze wyrażać. Tak. No i właśnie, jak to się dzieje, że działa? Mamy jeden filar Bóg. Mhm. Czyli pokładasz nadzieję i zaufanie, ale z drugiej strony działasz, tak? Tak. I jak to działanie wygląda? Wiesz co, ludzie to niosą. Totalnie. Ktoś ostatnio, nawet będąc na moim szkoleniu, mówi, ja mówię, nie ma strony internetowej, to nikomu nie przeszkadza, ale ktoś się tam zgłasza. Mi to przeszkadzało, nie mogłem pana znaleźć, ale nawet nie miałem telefonu, żeby zadzwonić, bo nie wiedziałem gdzie, więc wykupiłem, wpłaciłem tylko kwotę na konto gdzieś tam. Bo ja jedynym miejscem, w którym ja komunikuję się z rynkiem, jest Facebook. Za pomocą Facebooka tam gdzieś piszę te moje teksty, które gdzieś tam ludzie dają mi feedback, że one coś tam wnoszą, zmuszają do refleksji i tam ewentualnie komunikuję różnych rzeczach. Ja wiem, że powinno się mieć stronę, ja wiem, że powinienem to skalować już w tym momencie i ja wiem, że to jest dosyć ważne, tylko że to, co powiem, może się wydawać dziwne, ale ja zrozumiałem, że samo zarabianie pieniędzy, ja teraz, jeżeli już mówimy o wnoszeniu wartości, o zarabianiu pieniędzy, to ja przyglądam się temu, gdzie mój szef prowadzi i ja wiem, że on o mnie zadba najlepiej, jak potrafi. Zresztą to, co się u mnie dzieje, no to jak to można wytłumaczyć inaczej? Znaczy ktoś powie, no tak, masz fuksa, masz dobrą pocztę pantoflową i tak dalej, i tak dalej. Ja mówię, okej, dobra. Okej, tylko że my działamy w pewnym momencie, w pewnej skali i tu dzieje się coś takiego, że to wszystko rośnie niesamowicie, że kiedyś to było dla zamkniętej grupy osób, która o mnie wiedziała, teraz zgłaszają się same, bez duże korporacje, takie, gdzie ja nie wziąłbym ich pod uwagę, bo wydaje mi się, że jestem niegodny, naprawdę.
Tak, to jest ta mentalność chłopaka ze wsi, który mówi, że gdzie jak gdzie, ale tego typu korporacje na pewno nie wezmą cię pod uwagę. A one same się dzisiaj zgłaszają i mówią, że coś słyszeliśmy, coś do nas dotarło, czy moglibyśmy spróbować. Zapraszam do szkolenia, później one przychodzą na szkolenia i proszą o zrobienie czegoś już dla nich. Czego nie robię. Nie robię, bo robię to dla ludzi, którzy chcą, a niektórzy są przesyłani na szkolenia, bo jakby ja wiem, że jest bardzo dużo ludzi, którzy chcą, więc ja, jeżeli ktoś się zgłasza, to tłumaczę mu. Wie pan, co zależy mi na tym, żeby ludzie przyszli, którzy chcą i mimo, że korporacja, tak, mamy zespół, który chce, to później rozmawiając z zespołami często okazuje się, że kazali, to przyszedłem i tak ja wiem lepiej. To nie, ja nauczyłem się jednej rzeczy w sprzedaży. Niczego do nikogo dzisiaj nie możemy przekonać. Możemy mu zamieszać w głowie na chwilę, sprzedać raz, ewentualnie dwa razy, i to wszystko, ale ja czegoś takiego nie szukam. Nie chcę robić, chociaż to są dobre pieniądze i atrakcyjne pieniądze, nie chcę robić, jakkolwiek by to nie zabrzmiało, też nie chcę z siebie robić jakiegoś świętego, ale niech, to jest jakby, źle się tam czuję, nie chcę komuś wciskać wiedzy na siłę, wolę iść do człowieka, któremu z tą wiedzą jest bliżej i szukam takich ludzi, gdzie do tej wiedzy jest bliżej, ludzie, którzy mają genialne produkty, niesamowite usługi, i nie wiedzą, jak o tym mówić, jak się komunikować z rynkiem. I nagle uczymy ich ciekawości, tego, żeby nie wiedzieli, żeby nie wymyślali niczego. I w tym też są duże korporacje, ale korporacje, które zwracają, albo bardzo duże firmy w Polsce, które właśnie mają już inne podejście. Czyli tam nie jest 0-1, przyślemy zespół, wyszkol zespół, tylko ja wolę szkolić bezpośrednich ludzi, żeby to... Znaczy zespoły też, ale ludzi, którzy nam autentycznie chcą, bo to od nich zaczyna się zmiana i oni są w stanie tam coś zmienić. A dzisiaj zespół przyjdzie, pójdzie... który jest przyciągnięty. Oczywiście dzieli się na tych, którzy chcą tej wiedzy i bardzo na tym korzystają, ale kilka osób, które nie chce tej wiedzy i nie korzysta z tego, potrafi zepsuć, to szkoda inwestycji. Szkoda inwestycji, lepiej wybrać ludzi, którzy autentycznie chcą i w nich zainwestować i lepiej inwestować w ludzi, którzy... Dzisiaj, jeżeli miałbym doradzać firmie i która mnie pyta, nie biorąc mnie pod uwagę, czy zainwestować w reklamę internetową, czy w człowieka, który nauczy się słuchać, to przełożenie jest u moich klientów niesamowite. Robili i to, i to. Ale właśnie da się wykorzystać tą metodologię słuchania i ciekawości człowieka w dużych firmach, w dużych korporacjach, gdzie albo na przykład mamy sprzedaż internetową, tak? I tego takiego kontaktu jeden na jeden nie ma. Jeżeli mówimy o sprzedaży internetowej i nie ma kontaktu jeden na jeden, to proponowałbym, żeby się skontaktować z dobrym copywriterem i tam się u niego nauczyć pisać tego serducha, jeżeli ktoś ma z tym problem. Ale jeżeli chodzi o duże korporacje, to jedyna rzecz, z którą się nagminnie stykam w dużych korporacjach, to jest brak komunikacji między działami, brak komunikacji między menadżerem a zespołem, brak komunikacji nieumiejętna, czyli stosowanie tych dziwnych strategii komunikacji do tego, żeby coś powiedzieć albo żeby coś wymóc. Ludzie czują się niewysłuchani, a jeżeli czują się niewysłuchani, to zaczynają sobie odpuszczać, czyli szukają miejsca, w którym mogą się schować i przeczekać i zrobić swoje i reszta ich nie interesuje. Mało tego, działy między sobą, jeżeli dział marketingu nie dogaduje się z działem sprzedaży albo dział serwisu nie dogaduje się z działem sprzedaży, to tam jedni przeciw drugim i jedni zwracają winę na drugich, a wystarczy, żeby jedna i druga osoba usiadła, zdała sobie sprawę z tego, dlaczego miałaby wysłuchać i jak to jest ważne, dlatego żeby jej się lepiej pracowało. Jeżeli nauczy się słuchać i brać pod uwagę, nie wiedzieć lepiej, nie atakować przy pierwszych słowach, z którymi się nie zgadza, tylko zrozumieć troszeczkę, skąd one idą, to nagle okazuje się, że ta praca staje się łatwiejsza, nagle okazuje się, że nie ma zgrzytów, nagle okazuje się, że firma, nie mówię, że zyskuje już sprzedażowo, ale że komunikacja w firmie się poprawia, atmosfera w firmie się poprawia, ludzie zaczynają troszeczkę inaczej na siebie patrzeć, ludzie przekładają to na klientów i to jest coś niesamowitego, jak to jest długotrwały proces, bo to jeżeli wojna między działami toczy się od wielu lat, albo od wielu miesięcy, a przeważnie to jest lat, gdzie jedna firma, a dwa działy przeciwko sobie, To jest proces, ale wystarczy z jednej i z drugiej strony jedna osoba, która ma dobrą wolę, która będzie takim wysłannikiem, żeby zrozumieć, o co chodzi, która zacznie tłumaczyć, bo niejednokrotnie jedni i drudzy posługują się slangiem, którego jedni i drudzy nie rozumieją. Jedni mają swoje potrzeby, drudzy swoje, a nikt nie chce uwzględnić tych potrzeb nawzajem. A to wszystko wychodzi przy podnoszeniu słów i zrozumieniu, z czego to wynika. Czyli nie robimy sobie na złość, tylko dla mnie pewne rzeczy są ważne, które wy dzisiaj, brzydko mówiąc, lekceważycie, i druga strona ma tak samo. I jeżeli uwzględnimy jedną i drugą stronę i spróbujemy znaleźć, ja nie mówię, że kompromis, bo ten kompromis nigdy okazuje się, że w wielu przypadkach totalnie nie jest potrzebny.
że to jest normalnie się można dogadać, tylko uwzględnić pewne rzeczy. Tu nie chodzi o kompromis, żebyśmy ktoś z czegoś rezygnował, tylko żeby zrozumieć jedną stronę i to zrozumienie pomaga innej stronie inaczej pracować. Przesunąć, tam chodzi o małe rzeczy i nagle to wszystko zaczyna funkcjonować, komunikacja jest lepsza, ludzie się dogadują, po prostu jest mniej stresu w pracy, a ten stres nie jest przekłada na klientów. Klienci to odczuwają, chętniej przychodzą do firmy. I to tak już nie mówiąc o działach obsługi, a propos tej sprzedaży internetowej, o której pytałaś, to ludzie też, już nie chodzi o kontakt z klientem, ale chodzi o kontakt między sobą, o kontakt ze sobą w ogóle, pod kątem takiej rzeczy, że te zresztą doświadczasz pewnie słuchania, wiesz, jak ważne jest dla ludzi, żeby przełożony wsłuchał się w człowieka, żeby zrozumiał, nie szukał tego dlaczego, tylko żeby zrozumiał człowieka, zrozumiał jego, ten człowiek się chętnie dzieli, jest zupełnie inny, inaczej podchodzi do pracy i to się przekłada nawet na to, co robi. Nawet jeżeli robi teraz pracowałem z firmą IT, w ogóle kosmiczni ludzie dla mnie, bo to jest w ogóle, ja nie ogarniam się nomenklatury w ogóle takiej, słownictwa i tak dalej, i tak dalej. I to są ludzie, którzy mają swoje rzeczy i tam jest jeszcze gorzej, bo każdy dział jest jeszcze podzielony na to, co ja wiem, to, co ja myślę. Nikt nie docenia, nikt nie uwzględnia, więc wymyśliliśmy parę rozwiązań, gdzie ludzie mogą się dzisiaj dzielić nawet najbardziej szalonymi pomysłami, które ich zdaniem powinien ktoś wziąć pod uwagę. Jest omawianie tych pomysłów, głosowanie na te pomysły. Zwiększyła się niesamowicie kreatywność ludzi. To jest to, czego ty uczysz, tego budowania krok po kroku zaufania, czyli nie tego, co ja kiedyś zrobiłem, macie wolność, podejmujecie decyzje, tylko róbcie wszystko dobrze, a ja wam ufam, bo niektórzy nie potrafią sobie z tym poradzić, bo nigdy tak nie mieli, nawet wśród bliskich tak nie mieliśmy, więc dawanie tego kroczek po kroczku sprawia, że ludzie zaczynają naprawdę się w to wczuwać. I tyle, Tyle. Tomku, jeszcze chciałam, żebyś powiedział o tym uważnym słuchaniu, bo nam się wydaje, że my słuchamy. Przecież ktoś coś mówi, a ja potem mówię, a wiem, też tak miałem. Tak. Albo udzielamy rady, bo przecież jesteśmy ekspertem w danej dziedzinie. Czyli co to tak naprawdę znaczy dla Ciebie? Słuchać to znaczy nie wiedzieć. No właśnie, zrezygnować z własnych odpowiedzi w głowie. Nie wiedzieć lepiej. Słuchanie to jest taki proces, w którym ty, jeżeli ja kogoś o coś pytam, to muszę mieć czas na to, żeby ten ktoś odpowiedział. Jeżeli nie mam tego czasu na to, żeby odpowiedział, to absolutnie nie pytam. To jest takie poszanowanie tego, że jeżeli ja dzisiaj podchodzę i słucham, to jeżeli ktoś mi mówi białe, to ja się pytam, czym jest to białe. Nie zakładam, że ja wiem, no przy białym się nie można pomylić, prawda? Jest oczywista oczywistość, więc od razu podzielę się z tobą moimi doświadczeniami, bo mam większe w tym zakresie. Nie, tylko spróbuję zrozumieć, dlaczego to białe jest, czym dla niego to białe jest. I tak często okazuje się, mimo że większość przypadków mówi mi tak, białe to białe, Tomek, nie ma co kombinować. Ale są ludzie, którzy mówią, że to białe jednak jest nie do końca takie białe, tylko ostatnio się, to jest bardziej ekry, wchodzi w ekry, ale nie do końca. I tam są wszystkie rzeczy, których ktoś nie komunikuje, bo ubrał sobie to w słowo i wszyscy się do tego słowa odnoszą. Nam brakuje dzisiaj wysłuchania, więc wszyscy wrzucamy się, jak tylko zostaje cisza. Wiesz, pytanie zadajemy po to, żeby nam ktoś odpowiedział, tylko zadajemy, żeby ktoś nas zaczepił, żebyśmy się mogli do tego odnieść, a wiemy, jak je zadać, bo mamy bogate doświadczenia, więc przeważnie pytamy o rzeczy, które wiemy lepiej, ale albo mamy jakieś doświadczenie, którym chcielibyśmy się podzielić, więc zaczynamy pytać. Mój dziadek pyta mnie, Tomek, słyszałem, że ostatnio cię noga boli, taki przykład, biegasz to za dużo powiedziane, noga cię boli, mówię, tak dziadek, boli mnie noga, no tam, co ty możesz wiedzieć o bólu nogi, mnie noga boli. I dziadek nie jest dzisiaj, ktoś mu poświęca za mało czasu, być może ja mu poświęcę, brakuje mu rozmów ze mną, nie powie do mnie, Tomek, przyjdź do mnie, porozmawiamy, bo tęskni za tobą, pogadajmy, jak dziadek z wnuczkiem, tylko zagaduje w ten sposób, a ja się wkurzam, to po co w ogóle on mnie pyta o tą nogę, skoro a ja odkąd nauczyłem się, że ludzie zadają pytania po to, żeby ich zauważyć, wzruszam się, jak mój dziadek cały czas mnie na okrągło dopytuje o pewne rzeczy, a ja mu tłumaczę i siedzę i słucham i później już jest tylko siedzisz i słuchać. Nieraz wystarczy usiąść przy człowieku i go posłuchać, a on tak jak ja przez cały twój wywiad wrzuca w siebie to, co ma najlepszego, albo to, czym się by chciał podzielić, albo to, co dla niego jest istotne, bo dzieje się tak, bo nikt nas nie słucha, bo my za tą zauważalnością, za tą ciszą tak bardzo biegamy, tak mocno za nią przepłacamy, bo nikt nam tego nie daje. I wydaje mi się, że
że naprawdę przy wsłuchaniu trzeba zrezygnować z siebie. Jak ty teraz masz, chciałabyś się może do pewnych moich rzeczy odnieść, albo chciałabyś się podzielić swoim doświadczeniem, a ja zobacz w tej ciszy i ty mi dasz piękną przestrzeń, gdzie ja mogę nawet dochodzić do jakichś wniosków, albo przypominać sobie rzeczy, zapytałaś mnie o te początki. To też dla mnie przykurzone rzeczy, ale te początki powodują, że ja jestem w stanie dzisiaj nawet podczas tej rozmowy dojść do jakichś swoich wniosków, coś sobie przypomnieć, z czegoś sobie znowu zdać sprawę. A ty, mimo że bardzo chciałabyś coś powiedzieć, robisz cudowną przestrzeń, hamujesz siebie, wycofujesz się krok do tyłu, mimo że nieraz może już byś chciała coś jeszcze dodać, albo możesz się nawet z czymś nie zgadzać, to i tak mi tego nie mówisz. Przysłuchujesz się, podnosisz słowa, pytasz, ja odpowiadam, korzystając niesamowicie z tej przestrzeni. I wtedy ludzie to doceniają. Mało tego, wtedy ludzie chcą być, jakby wracają do ciebie, bo im było z tobą dobrze. Nie wiedzą dlaczego, ale było im dobrze. To jest tak samo jak kobieta idzie do swojej ulubionej fryzjerki i tam niby robi fryzurę, ale opowie, jeżeli ma taką zaufaną, to opowie o tym, co się dzieje, jak było i tak dalej. I ona generalnie i trochę idzie po fryzurę, trochę idzie, bo nikt nie słucha. Nie mówię, że wszyscy, ale mam, nie wiem, albo kosmetyczka, albo przyjaciółka, z którą się spotykamy. Niby się spotykamy, żeby, ale tak naprawdę brakuje nam tego, żeby ktoś nas wysłuchał, najzwyczajniej w świecie. A jeszcze jak zdamy sobie sprawę, że to, że ktoś nas słucha, sprawia, że my dochodzimy do jakichś wniosków dla siebie i to jest dla nas takie odkrywcze, takie wow, to zaczynamy za tym tęsknić. A później niestety zaczynamy za tym i my jako małe dzieci próbujemy to robić. Mamo, zobacz. Próbujemy to robić przez różne rzeczy. Tato, zobacz. Tato, zauważ. Mamo, zauważ. Teraz narysowałem to, zrobiłem to, więc później zaczynamy robić to, co moim rodzicom. Ja zacząłem robić to, co moim rodzicom wydawało mi się, że przez to mnie bardziej zauważą. To i tak nie działa, bo oni byli gdzieś zajęci sobą i pewnymi rzeczami, więc i ten człowiek biega za tą zauważalnością po całym świecie i robi później głupie rzeczy, niepotrzebnie, żeby go ktoś zauważył, bo nikt nie widzi. Wiesz, ja mam do czynienia z klientami, którzy mają bardzo dobrą pozycję. O dwóch przypadkach mogę mówić, ale tak ogólnie, gdzie była naprawdę dobra pozycja, było wszystko i jest moment, to magii, co z tego. Ja nie wiem, co dalej, już w sumie wszystko. Tak, wszystko jest. Nie wiem, co dalej. Nie chcę wchodzić na giełdę, ale a jest wszystko, ale widzę totalny bezsens, totalną pustkę, totalny, to nic, nie wiem, o co chodzi. I to jest kwestia takiego momentu, w którym my często słyszymy ostatni przypadek, że ktoś ma niesamowitą karierę, niesamowite rzeczy robi i gdzieś wpada na dziwny pomysł, żeby po prostu to zakończyć. Dlatego to słuchanie jest czymś takim, co pozwala ludziom sobie przypomnieć trochę po co tu są. Pozwala sobie ludziom przypomnieć, że mają kupę rzeczy do zrobienia, niezależnie od tego, jaką mają pozycję, czy jest bardzo słabo, czy jest bardzo dobrze. Pozwala sobie ludziom przypomnieć, że mają wybity od nowości nominał, czyli od momentu urodzenia nominał, najwyższy z możliwych i że gdzieś po drodze dalej sobie mówi, że są troszeczkę mniej warci, a ten nominał cały czas jest nabity, oni chodzą na świecie i zamiast mówić, jestem wart, nie wiem, największy nominał w Polsce, 500, jestem wart 500, to zaczynają mówić, jestem warty 1350. I zaczynają to tłumaczyć ludziom, że tak jest, że oni naprawdę są 13,50 i to tak wygląda, że zapominają troszeczkę, ile są warci, jak są potrzebni, bo ja naprawdę głęboko wierzę w to, że to, co masz dzisiaj ty i zostawisz to dla siebie, to jest takie nie fair z twojej strony, bo dzisiaj to, co masz ty i nie pozwolisz sobie na to, bo uwierzysz, że jesteś 13,50, to ja nigdy nie będę tego miał, ty nie wniesiesz tego do świata i ten świat. Ja sobie głęboko wierzę, że w to ciało mojego Boga dzisiaj ono nigdy nie będzie tak chodziło, jak w momencie, kiedy ty sobie na to pozwolisz. Więc ja mam nadzieję, że tym słuchaniem, ja i ludzie, którzy zaczynają słuchać gdzieś to się niesie dalej, pomagamy odpalać tym, którzy zapomnieli, trochę gdzieś im się przykurzyło to, że jednak mogą. Chociaż nie wszyscy odpalają. Ludzie są gdzieś wycofani. Mimo dowodów i tak nie wierzą, że oni coś mogą dalej wnosić. Mimo zwiększonej sprzedaży dalej mają ten strach, ale czy to się utrzyma, Tomek, czy to się utrzyma, czy to jest fuks, ty mi to wytłumacz. I po roku, ja mówię, o, rok już się utrzymuje, tak, i to rośnie, ale czy to się kolejny rok utrzyma? Bo wierzę, bo słyszałem, że tendencja na rynku jest taka, i to się kolejny rok utrzymuje, jest coraz lepiej. Oni tak, mimo rezultatów i tego, że coraz lepiej się wsłuchują, tak dalej nie wierzą dalej w swoje umiejętności, więc zamiast zrobić kolejny krok, który tylko oni mogą podjąć, trzymają się, tak jak ja się teraz trzymam swojego, że tyle, ile dałem rady ja, to i nagle przychodzi już moment, kiedy można wziąć pod uwagę rozwiązanie, że może warto byłoby trochę to rozszerzyć, ale jest pytanie, czy tego chcę ja,
Czy tego chce świat, czy tego chce mój Bóg? Dzisiaj to, co ja chcę, nie mówię, że nie ma znaczenia, bo Bóg, mój Bóg zna moje serce i wie, co w nim mam. Ja go tylko proszę, żeby powymiatał rzeczy, które nie są zgodne z jego planem, a na resztę się zgadzam. I nigdy nie doświadczyłem tego, żeby było mi z tym źle, albo żeby mnie kiedykolwiek poniżył, bo mój Bóg dzisiaj jestem, przed tym nagraniem mówiliśmy, mój Bóg mówi, że jest, ja głęboko wierzę w to, że jestem tym, który mój Bóg mówi, że jestem, a mój Bóg mówi o mnie dobrze, nie mówi o mnie źle. Więc z tym się uczę żyć, chociaż chłopakowi ze wsi jest to ciężko uwierzyć, że jest tyle wart. Naprawdę. Tomku, przyjechałeś tutaj do mnie po konferencji dużej. Tak. Dotyczącej sprzedaży. Jak się czujesz, stojąc na scenie obok ludzi, którzy mówią o jakichś technikach sprzedaży, o metodach, no taką mądrą książkę, metoda Sandlera, kiedyś czytałam. Warto przeczytać. Tak. A ty mówisz o słuchaniu, o ciekawości. Jedź, sprzedawaj i słuchaj. I jeszcze mówisz, że działa i że masz dowody. Aż powiem ci, tak jeszcze tylko dopowiem. Okay. Miałam ochotę pojechać na tą konferencję i zobaczyć, wiesz, reakcje ludzi. Bo to nie jest popularne, nie? Sam wiesz, to ja ci będę mówiła, ale chyba się kiedyś wybiorę z ciekawości po prostu, żeby zobaczyć reakcje ludzi i to, co się tam dzieje. Wiesz, wszyscy wychodzą, metody, gwarancje, a tu wychodzi Tomek Zieliński, to wystarczy słuchać. Ja mogę powiedzieć o moich odczuciach, że jest bardzo okej, okay, ale my po każdej konferencji, jeżeli jest profesjonalnie przeprowadzona, na koniec jest robiona ankieta, robiona przez uczestników. Ankieta jest anonimowa o tym, jak to jest przydatne dla jego biznesu, czyli nie o tym, czy ci się podobało, czy zostałeś ujęty, czy się wzruszyłeś, tylko o przydatności w biznesie. Tam są dwa parametry. Przydatność w biznesie i kwestia przekazywania tej wiedzy, i takiego przekazywania pod kątem wykorzystania tego autentycznego, że to nie jest teoria, tylko że jestem w stanie to wykorzystać. I wiesz, jeżeli dostajesz oceny, I tutaj, jeżeli dostajesz oceny, mówimy tylko o faktach. Na wielu konferencjach jesteś oceniany najwyżej. Najwyżej. To ja mogę ci mówić, że tak, to trafia do ludzi, ale ludzie mówią tak, to trafia do nas. Jeżeli podchodzą do ciebie ludzie i mówią jedno, to ja zdaję sobie sprawę, że mogą być ujęci pewnymi rzeczami, pewną refleksją i to może być chwilowe, ale jeżeli jest na sali od kilkudziesięciu do kilkuset osób i te osoby wskazują. Tu nie chodzi o to najlepszy, tylko że ten przekaz jakby, on mi się też wydaje, że ja mówię, wejdę i będzie dziwnie, na sali tacy ludzie, tacy właściciele firm, biznesmeni, którzy być może po raz pierwszy się spotykają z tym słuchaniem, a ludzie gdzieś uznają, że to może mieć sens dla mojego biznesu, że tak, spróbuję. Czy wykorzysta tą wiedzę, ktoś mówi, tak, jestem zdecydowany wykorzystać. I powiem ci, że ja kiedyś przychodziłem, był taki moment, kiedy ja podszedłem do organizatora, mówię, bardzo ci dziękuję, że mi zaufałeś, że mnie wpuściłeś, bo jestem w sumie znikąd. I on mówi, Tomek, ty mi dziękujesz, zobacz na oceny. Ja bym pokazał oceny, które są, mówi, dzięki zawartość, którą wniosłeś moim klientom. I to jest coś takiego, że dalej słyszę, że to jest dziwne i to jest ten, ale ludzie za tym tęsknią. Ludzie tęsknią za tym, żeby zatrzymać się na chwilę i żeby wiedzieć jak, że do sprzedaży nie potrzeba. Znaczy, każda metoda jest cudowna, każda metoda do kogoś innego pasuje, ale jest masa ludzi, którzy dzisiaj już nie chcą się uczyć kolejnych technik i zamiast wiedzieć, wolą nie wiedzieć, wolą być ciekawi, pytać, tylko po prostu zweryfikować, czy są w stanie spełnić pewne rzeczy, ale czy nie są w stanie spełnić pewnych rzeczy klienta. I ktoś powie, no tak, ale klient zacznie wołać cena, albo zrób mi to. Nie, klient, jeżeli czuje się wysłuchany, a nie trzeba żadnej filozofii, tylko trzeba zadawać pytania, to chce współpracować. On chce dobrze zrobić swojemu biznesowi, ale naprawdę nie kosztem ceny. Naprawdę nie kosztem ceny. On jeżeli poczuje i zobaczy i będzie wiedział i rozmawiamy o faktach, to on nie chce robić, on chce kosztem ceny, jeżeli nie jest pewny. On nie chce przepłacić. On chce się czuć zabezpieczony, chce ponieść jak najmniejsze ryzyko. Boi się wystawienia go znowu w tak zwanego konia. I tak naprawdę, jeżeli on czuje, że ty jesteś autentycznie zainteresowany, to naprawdę bierze pod uwagę to, co masz do powiedzenia i to, jak mocno uwzględniasz jego argumenty. I tyle. I wiesz, ja mogę mówić, ja też dzisiaj wracając, wiesz, podchodzą ludzie i ci dziękują, że i najśmieszniejsze jest to, że ja wiem, znowu, jakkolwiek by to nie brzmiało, to ja wiem, że jeżeli coś ich ujęło, to nie ja, to zawsze mój Bóg
I ten Bóg mówi, wiesz, do tych ludzi tak, jak oni powinni usłyszeć. Jeżeli to do nich trafia, to naprawdę jest coś niesamowitego. Mimo tego, że mam tyle braków na scenie według profesjonalistów i tak niefajnie i pewne rzeczy powinienem poprawić, bo są aż rażące podobno, to ludziom to okazuje się, że komuś oczywiście może to przeszkadzać, ale to jak za każdym razem zauważam, że ja tutaj nie przyszedłem wiedzieć lepiej, tylko chciałem się podzielić z Wami doświadczeniem, które działa mi i moim klientom. Rozważcie, czy chcecie wziąć to pod uwagę, jeżeli tak, będę zaszczycony. Na końcu zawsze im dziękuję za to, że są, że działają etycznie na rynku i że poprawiają ten rynek, bo dzięki temu ja wiem, że też będę miał lepiej. I obiecuję im na koniec, że ja też będę działał etycznie, żeby oni też mieli lepiej. Zawieramy umowę, przybijamy piątki, gdzieś może pomału, gdzieś niosą to wsłuchiwanie się na tyle, na ile rozumieją i umieją. A mi się wydaje, że tutaj pierwsze pytanie, pierwsza odpowiedź i nagle okazuje się, że wystarczy klienta zapytać. Tyle już tak bardzo chciałem pozyskać klienta. Ostatnim mail po konferencji, który przyszedł do mnie. Panie Tomku, ja tak długo się ubiegałem o klienta, 3 lata o niego walczyłem i to pytanie, które pan zadał na konferencji, do mnie to tak dotarło, że ja naprawdę wiem lepiej i pojechałem i powiedziałem słowo w słowo to, co pan powiedział, czyli co musiałoby się wydarzyć, żeby ktoś taki jak pan wziął mnie pod uwagę. I on mi odpowiedział. I ja mogłam to spełnić. Ja nie wiedziałem, że to się dzieje. Jestem w trakcie dopinania szczegółów umowy. Po 2 tygodniach. Oczywiście duży klient i to jest jakby częściowo wejście do niego małym kanalikiem, ale coś, co wydawało się, że oczywiście, że mogła usłyszeć ta pani, że są takie wymagania, że nie jest w stanie, ale też zawsze warto spełnić, jeżeli ktoś krzyczy, że są jakieś wymagania, czyli krzyczy w cudzysłowie, to zawsze warto podnieść to słowo i spytać się, z czego ono wynika, albo dlaczego ten temat jest ważny, bo być może rozwiązanie jest zupełnie inaczej. Ktoś mówi nawet o tym serwisie i my tego serwisu nie mamy w takiej skali, jakiego klient by sobie życzył, ale może się okazać, że to, co jest pod tym serwis, to jest jakaś obawa, strach, którą możemy zaspokoić w zupełnie inny sposób klientowi, ale trzeba to zrozumieć. Dzisiaj, jeżeli zgadujemy, proszę pana, nie mam dobrego serwisu, ale ja zejdę z sceny bardziej. On mówi, nie o to mi chodzi. Mhm. Albo dobra, to musi pan zejść tak, żeby nie czuł się, że przepłaca i wtedy zaczynamy windować cenę, a ta cena wtedy i wtedy nam jest źle, klientowi jest źle. Niby robimy klienta, niby podpiszemy duży kontrakt, klient jest średnio zadowolony, a my nie mamy marży, jesteśmy wkurzeni, wściekli, bo tak naprawdę pracowaliśmy dla niego za bezcen. A tu chodzi o to, żeby tak znaleźć klientów, którzy dzisiaj są na rynku, tak ich dobrać, tak o nich zadbać, żeby znaleźć tych, którym nie będzie zgrzytała cena, bo wsłuchamy się w nich i zrozumiemy ich biznes. Jak zrozumiemy ich biznes, ludzie są w stanie zainwestować, ale w momencie, kiedy zdadzą sobie sprawę, że ty chcesz autentycznie im pomóc, a zdają sobie sprawę z tego, jeżeli ktoś ich słucha i zaczyna krok po kroku odkrywać, jak ten ich biznes wygląda, albo jak to ich podejście wygląda, albo co jest dla nich ważne. Chociaż może się z tym czasem nie zgadzać, jak ty dzisiaj cudownie zostawiając mi przestrzeń, możesz się nie zgadzać z pewnymi moimi rzeczami, to dzisiaj słuchasz tego, rozważasz sobie to i tyle. I tak samo i na koniec możemy usiąść i porozmawiać o tym, jakie masz doświadczenia i jak to, co mówię, dzisiaj wpływa na ciebie albo może wpłynąć i możemy tutaj podyskutować, ale do tego momentu zostawiasz mi przestrzeń, a ja coraz bardziej i bardziej się rozgaduję. Nie trzymając. Ja mam jeszcze taki, wiesz, złoty środek, o tym ci nie powiem. Nie, po prostu jesteś otwarty, chcesz mówić o wszystkim, bo ktoś słucha. To jest bardzo proste, po prostu zadaj pytanie, usiądź i bądź z tym kimś. I podnoś słowa, jeżeli ktoś się zawiesi, bo ktoś może prosić o to. I schodzisz z nim w miejsca, które są dla niego ważne, a on cię inaczej nie wpuści, tylko w ciszy, z uważnością, po prostu. O, naprawdę, to jest cudownie proste. Nie trzeba tego praktykować latami. To po prostu trzeba nauczyć, to nawet nie, być ciekawym, bo chyba ta ciekawość sprawia, że jesteśmy wtedy trochę bardziej cicho. Ja przychodzę spotkać się z tobą i chcę zaczerpnąć z twojego doświadczenia. Nawet jeżeli chcę ci sprzedać, to chcę najpierw poznać, jakie masz doświadczenia. Ktoś mówi, Tomek, ja nie mam czasu na takie rozmowy. Ja mówię, te rozmowy nie trwają w wieczność, te rozmowy trwają 40 minut, pół godziny. Ile trwa twoja rozmowa sprzedażowa dzisiaj? Tak to wygląda. Jesteś w stanie podczas 40-minutowego wystąpienia przekazać tą wiedzę? Dzisiaj miałem półgodzinne. No właśnie, i mi troszeczkę brakuje takich rzeczy, więc to skracam. No, wiesz, na TEDxach mówią 20 minut i potrafią, tak, to jest tam chyba mają czas 20 minut i potrafią zainspirować miliony ludzi. Ja kiedyś byłem wkurzony, mówię, mi idealnie mam, gdy mam godzinę, to jest dla mnie takie w punkt, bardzo się dobrze czuję. Wczoraj miałem w Kielcach godzinę i tam inaczej jestem w stanie pokazać pewne rzeczy, ale uczę się o tym mówić coraz krócej, coraz,
coraz moimi kochanymi obrazami, które mam, czyli historią Ani, brązowym, dziadkiem Adolfem. Kto słuchał, ten wie. I to są obrazy, które gdzieś zostają z ludźmi. I wydaje mi się, że jeżeli, nie chciałbym powiedzieć, jeżeli ktoś uczy się tego. Nie wiem, trzeba byłoby zapytać uczestników, czy są w stanie, czy gdzieś to do nich dociera. Dzisiaj wyjeżdżając z jedną panią, która okazała się prezesem dużej firmy, powiedziała: Panie Tomku, te pół godziny wywróciło mój światopogląd na pewne rzeczy. Ja panu dziękuję, bo to zmusza do pewnej refleksji. Bardzo proste pytania. Nic się takiego nie wydarzyło. Pan zadał bardzo proste pytania, które ja też sobie mogłam zadać. To nie są jakieś odkrywcze pytania. Pan jest... Ale to wywróciło moje rzeczy. Ona wyszła z konferencji, żeby pojechać i coś zrobić ważnego dla niej. Ja nie wiem, bo ja wychodziłem jadąc do ciebie. Ona ze mną wyszła, wybiegła, podziękowała mi. Ja mówię, to wraca pani, bo tam jeszcze tu... Ona mówi, że ona musi z tą wiedzą coś zrobić. Ona jedzie coś załatwić. Ja nie wiem co. Ale to jest to w ten sposób na ludzi działa. Ktoś, kto nie chce tego przyjąć, tego nie przyjmie. Czy ja będę miał 2 godziny, czy 3. Ktoś, kto pozwoli sobie przepuścić przez siebie te pytania, to te pytania już same wszystko zrobią. Zresztą wydaje mi się, wiesz, że mój Bóg ma plan, mój Bóg wie, jak to mówić. Ja tam mam tylko stać być, jakkolwiek by to nie zabrzmiało, tylko i aż jego narzędziem. I mam nadzieję, że od czasu do czasu coś tam szepnie ludziom, poza tym, że ja się wpycham przed niego i tam... Ostatnio sobie zdałem sprawę, że nie oddaję mu takiej chwały, czyli jak ktoś do mnie podchodzi, mówi mi dziękuję, ja się nauczyłem mówić właśnie, że jeżeli coś poruszyło, to naprawdę ten Bóg. Myślę, jak zacząć biznesowi mówić o tym tak, żeby oni nie kojarzył mu się Bóg z jakimiś tam rzeczami, które mają źle zrobione, tylko z takimi dobrymi rzeczami, żeby właśnie mówić im, że tej chwały, którą powinienem mu oddawać, bo tak naprawdę zdaję sobie sprawę, skąd ta wiedza idzie i skąd jest. Naprawdę głęboko. Jakbym siebie usłyszał 2 lata temu, to bym pomyślał, że po prostu jestem takim, zacząłem być takim, wiesz, trochę cudownie, fanatycznie, niesamowicie, jakby fanatyk to nie jest chyba dobre słowo, fanem jego bardzo mocnym, bo wiem, ile w moim życiu, biznesie pozmieniał, a to jest tak proste, po prostu tak proste. Bo ktoś mówi mi, Tomek, jak to jest z tą wiarą, jak to jest wierzyć. Ja mówię, wiesz, jeżeli w ogóle patrzysz na krzyż, to już wierzysz, to jest, szukasz go w jakiś sposób. Daj mu tylko znak, że go szukasz, on resztę spraw załatwi. Zresztą wydaje mi się, że też o tym wiesz. Tu nie trzeba jakiejś filozofii wielkiej, a to tak pomaga, po prostu ułatwia. Ja mówię, wiesz, najlepiej chodził ludziom i mówił, ej, słuchajcie, musicie uwierzyć, bo... ale wiem, że niczego do nikogo nie można przekonać, tak samo jak z tą sprzedażą. Też o tym wiem, że to ma się zadziać, ktoś albo to wpuści w siebie i pozwoli temu pobyć, albo po prostu powie, nie, to nie jest moje, dawaj mięso, dawaj technikę sprzedaży. I tym mięsem są pytania, a ktoś nie chce uwierzyć, że to może być tak proste, bo był szkolony przez lata, że to jest skomplikowane, podwójne presupozycje złożone, które mają sprawić, że coś. I nie jest w stanie przyjąć, że zwykła ciekawość i oddanie klientowi, danie klientowi tej przestrzeni jest w stanie sprawić, że on mu będzie też lepiej w biznesie, bo nie będzie zgadywał, nie będzie przepłacał, nie będzie przepalał pieniędzy, nie będzie robił durnych promocji, nie będzie wkurzał klienta, bo to jest jakby chyba, bo jego pieniądze to jeżeli on lubi ryzykować i ma za dużo pieniędzy, żeby nie pytać, tylko zgadywać, co albo opierać się na badaniach ogólnych, które robione są na innej grupie docelowej klientów, to jest jego sprawa, to są jego błędy, ale po co wkurzać klienta tym, że wiem lepiej, po co wkurzać klienta robieniem mu dobrze na siłę. Nie ma sensu. Warto spytać się, czy jestem w ogóle w stanie mu pomóc. Jeżeli tak, robimy. Jeżeli nie, to szukam klienta, któremu jestem w stanie pomóc. I tutaj bardzo etycznie, bo ta etyka jest bardzo ważna. Ale się rozgadałem. Kurczę, pięknie ci dziękuję w ogóle. Naprawdę. Ale to jest taki temat, o którym mógłbym gadać. No właśnie. Właśnie jak mówisz o tych pytaniach, to tam taką gwiazdkę po prostu zawsze daję, że te pytania pod warunkiem, że słuchamy odpowiedzi, bo jakoś mam do czynienia z taką techniką sprzedaży, że mamy listę pytań, 15, tak zwanego badania potrzeb klienta, pytamy, odpowiedź, idziemy dalej, nie? W ogóle zupełnie tam nie szukając, co się kryje pod tą odpowiedzią. Tak, zadowolenie się odpowiedzią klienta. Pierwszą, nie? Pierwszą, to jest, tak. to nie o to chodzi. To chodzi o to, żeby daje nam pierwszą, my podnosimy to słowo, czyli jesteśmy ciekawi, dlaczego on akurat ten temat poruszył. Później on znowu daje odpowiedź i kolejny raz kopiemy i kolejny raz. I ktoś mówi, Tomek, ale to nie wkurza klientów? Nie, oni są naprawdę autentycznie wdzięczni, że ktoś próbuje zrozumieć.
Rzadko się zdarza, bardzo rzadko się zdarza, że klient mówi: Tom, panie Tomku, ale dlaczego tak mocno pan w tym grzebie, dlaczego tak kopiemy? To jak powiesz mu, autentycznie chcę zrozumieć pana potrzeby, autentycznie chcę jak najlepiej panu służyć, służyć, nie ratować, służyć, to klient mówi: OK, w takim razie uwzględniam to pana dopytywania, wiem dlaczego tak robimy, więc jeszcze raz to panu wytłumaczę. Ty dziwny człowieku, jak możesz tego jeszcze nie załapać? W takim podtekście jest, no dobra, to spróbuj, ale z taką chęcią, że chcę ci pomóc zrozumieć, bo ja nie mogę być dzisiaj, znaczy nie jestem ekspertem we wszystkich branżach, to jest jedno. I ktoś myśli, że musi mi wytłumaczyć specyfikę działania branży, a ja mówię, że musi mi wytłumaczyć tego, jak on postrzega to wszystko, bo to postrzeganie jego jest najważniejsze. Branża jest branżą. Branża jest branżą, a postrzeganie jego i tego, jak on do tego dochodzi, to jest coś. Niezadowalanie się pierwszymi odpowiedziami, które mogą być, przypominam, spieprzonymi strategiami komunikacji. Tak. Oj, Tomku, pięknie ci dziękuję. Powiem ci, że ja doświadczyłam i wiem, jak to wygląda, ta sprzedaż właśnie na podstawie słuchania. Ostatnio miałam takie spotkanie, że przez 1,5 godziny, czy przez 2 godziny, nawet nie powiedziałam nic. Może dzień dobry i jakieś tam jedno pytanie zadałam. Także ja już wiem i no i trzymam mocno kciuki, żeby jak najwięcej ludzi się o tym dowiedziało, żeby leciało w świat. Także dlatego ci dziękuję za wywiad, bo mam nadzieję, że pójdzie daleko. Ja ci pięknie dziękuję. W ogóle dziękuję za poświęcony czas, za przestrzeń, którą zrobiłaś. I powiem ci, nie wiem ile on trwał, ale mi się wydaje, że gadaliśmy może z 20-25 minut. Takie odczucie ma osoba. A ile on trwał? 1,5 godziny. Tak, dokładnie teraz jest. Takie odczucie ma osoba, która godziny. Mówi. Jej jest dobrze, ona jest w tym, ona ma przestrzeń i ona nie odczuwa w ogóle upływu czasu. Tak, to ty, a ty korygujesz, czy idziemy w tą, czy w tą stronę. Więc ja ci pięknie za to dziękuję. Dziękuję za zaproszenie, za zaufanie. I kurde, naprawdę cudownie było móc podzielić się tym, co w moim serduchu. Rzadko kto to pyta, wiesz? Rzadko kto to pyta. Rzadko kto mi zostawia tyle wolnej przestrzeni, więc ci pięknie dziękuję. I cudownie, że umiesz to tak robić, bo jestem pod wrażeniem. Jesteś pierwszym gościem, który jest w moim pokoju, wiesz? Kurde, to tym bardziej jestem zaszczycony. Takiego naprawdę. Gościa jeszcze nie miałam. Naprawdę pięknie, ale może wiesz, zaczniesz tutaj robić, zaczniesz się to robić jakimś, wiesz, może. Jakimś taką rzeczą, ale nie wiem, cudowne miejsce, w ogóle cudowne, takie moje miejsce, muszę wam powiedzieć, jak to, ale dobra, nie będę zdradzał, jak Ola ma w pokoju, ale jest... Nie, to mam bardzo, ale mi się podoba. Tak, jest cudowne miejsce i cudowny widok i w ogóle, niby Kraków, a nie Kraków w ogóle, totalnie, jest takie bardzo moje, bardzo zielone jest za oknem, o, tyle wam mogę zdradzić. Dzięki Tomek bardzo. Dzięki. Ja Ola bardzo dziękuję.